Nie? Gotowe? Wszyscy zalogowani? Wszyscy zalogowali się? Jeszcze ma kłopot pan Rejen. Co, nie zalogujesz się, Maryn? Jeszcze chwileczkę. A tak wszyscy są? Tam? A Marian, nie? I tyle. A tak wszyscy są. Tak? Zdążę może. Dzień dobry Państwu. Otwieram 24. sesję Rady Gminy Smolas 8 kadencji. Serdecznie witam pana wójta, panią skarbnik, witam również pana sekretarza oraz kierowników poszczególnych referatów, panie i panów radnych, jak również sołtysów oglądających i wszystkich mieszkańców, którzy oglądają nas, jak i panią Grażynę obsługę rady. I zgodnie z listą obecności na 15 radnych, 12 obecnych, stwierdzam prawomocność dzisiejszego posiedzenia. Tak samo protokół został sporządzony z ostatniej sesji, jest na stole u pani Grażyny. Na obecną chwilę tam żadnych uwag nie zauważyłem. I przedstawiam porządek dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Informacja o stanie realizacji inwestycji w zakresie internetu światłowego na terenie gminy przez przedstawicieli firm realizujących te zadania. Punkt trzeci to jest rozpatrzenie projektu uchwał. Punkt czwarty wnioski do Rady informacji. Punkt piąty zamknięcie sesji. Czy do przedstawionego porządku obrad chce ktoś zabrać głos? Tak, panie przewodniczący. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Bardzo proszę o poszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o rozpatrzenie projektu uchwały nr 12 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek dopłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Jest to o tyle istotne, że po prostu chcemy utrzymać te stawki, jakie dotychczas były, tym niemniej stosowna uchwała Rady być musi. Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. To proszę przygotować system i musimy przegłosować. Kto jest za projektem przedstawionym przez pana wójta? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięciu przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw?
Tak. Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 12 i 12 jest za, także został przyjęty i będzie to w punkcie, jako projekt numer 12, projekt numer 12, dobrze, w punkcie 3, projekt numer 12. I przechodzimy do realizacji danego programu. Proszę panie wójcie, pan ma głos. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni goście. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Trwają prace montażowe szerokopasmowego internetu, szczególnie w Hadykówce, Jagodniku, Ostrowach Baranowskich oraz Porębach Dymarskich. Zgodnie z państwa życzeniem w wcześniejszym terminie, a więc miesiącu jeszcze lutym, wystąpiliśmy do firm VoiceNet, jak również do multimediów o po prostu informacje, co się dzieje na inwestycjach, jakie są w poszczególnych miejscowości, czy też o zamiarach w tym zakresie. Do dnia dzisiejszego tylko VoiceNet był uprzejmy odpisać nam, jak również wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z panią prezes w tym temacie. Myślę, że współpraca tutaj będzie się zacieśniać z dobrym skutkiem. Jeżeli państwo mają chwilę uwagi, bym przytoczył odpowiedź VoiceNet, to jest pismo z dnia 16 lutego. Szanowni państwo, w odpowiedzi na państwa pismo informujemy, co następuje. W miejscowościach Czynsówka, Ostrowy Tuszowskie, Baranowskie, Poręby, Jagodnik prace są już na ukończeniu. Pozostałe pojedyncze kwestie, to jest budowa, zostanie zakończona terminowo przed końcem marca 2021. W miejscowości Hadykówka prace zostały ukończone. Realizujemy już pierwsze przyłącze abonenckie. Miejscowość Dąbrówka jest cała w budowie. Aktualnie oczekujemy na mapy dla kilku odcinków do celów projektowych. Jest to proces bardzo długi i to najbardziej opóźnia pracę przy budowie. Miejscowość Toporów leży w terenie trudnym, mocno zalesionym. Ponadto wielu mieszkańców odmówiło zgody na wykonanie przyłącza. Przyłącza do poszczególnych budynków będą wykonywane w miarę postępu prac związanych z budową głównej linii. Na dzień dzisiejszy rozpoczęto przyłącza do budynków w terenie Hadykówki. Przyłącza są w większości realizowane drogą napowietrzną. Usługi świadczone będą w oparciu o umowy zawierane w dniu aktywacji. Umowy zawierane będą na 24 miesiące. Warunki ustalane są uprzednio przez formularz zamówienia usług lub w czasie rozmowy z konsultantem. I tu przedstawiają, jak wyglądają ceny. Szczegółowy cennik dostępny jest na naszej stronie internetowej i tam w zakładce, jak informują. Zgodnie z założeniami projektu wybudowana przez nas sieć będzie ogólnodostępna. Jednak na chwilę obecną żaden inny operator nie wyraził woli dzierżawy łączy w celu świadczenia usług na terenie gminy. Jeśli sytuacja się zmieni, na pewno będzie reklamował możliwość świadczenia swoich usług. I jeszcze odpowiedź z dnia wczorajszego, w zasadzie dzisiaj rano. Szanowny panie wójcie, na terenie pana gminy realizacja projektu przedstawia się następująco. W miejscowości Dąbrówka mamy problemy ze zgodami na budowę podbudowy słupowej. W miejscowości Toporów jest bardzo dużo odmów. Z tego powodu na chwilę obecną są olbrzymie trudności w budowie sieci. W miejscowości Ostrowy Baranowskie, Chlistawy prace projektowe są w trakcie realizacji. Projekty oczekują na opiniowanie i na mapy do celów projektowych. Kluczowa realizacja Cmolas Wschód Poręby, projekt budowlany został wysłany na ZUT. Sieć pozostałych miejscowościach została już wybudowana i zasilona. I jeszcze tutaj jest ciąg dalszy jakby tej informacji. Problemy ze zgodami. Dąbrówka na budowę słupów, Toporów bardzo dużo niezgód, trudny teren. Ostrowie Baranowskie, Chlistawy oczekują na opiniowanie projektów i mapy do celów projektowych. I tu się potwierdza wszystko to, co wcześniej czytałem. Tym niemniej kluczowa do podłączenia Cmolas Wschód Poręby budowa przez tory w Cmolasie wysłane do ZUT. Reszta sieci wybudowana lub w
trakcie. Szanowni Państwo, ja podczas rozmowy w dniu wczorajszym ustaliłem, czy też ustaliliśmy, że będziemy w kontakcie, gdyż ta pani dopiero przejmuje też obowiązki, jako że tam były zmiany kadrowe i będziemy chcieli wszystkie te problemy, gdzie są brak zgód w poszczególnych miejscowościach, po prostu naszymi środkami jakoś pomagać, perswadować, żeby sąsiad sąsiadowi po prostu nie przeszkadzał. Następnie gmina Cmolas otrzymała 700 tysięcy złotych dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę małych elektrowni słonecznych na obiektach użyteczności publicznej. Serdecznie dziękuję przy tej okazji panu posłowi Zbigniewowi Chmielowiec za pomoc w uzyskaniu przedmiotowej dotacji. Opracowana została koncepcja rozmieszczenia i wykonania montażu paneli fotowoltaicznych na wyżej wymienionych obiektach, a ostateczne uzgodnienia w toku. Dobiegają końca prace związane z budową PSZOK w Cmolasie, a więc niebawem doczekamy się punktu odbioru niektórych odpadów z prawdziwego zdarzenia. Rozpoczął się tegoroczny etap remontu kapitalnego drogi Siuzbańskiej w Porębach Dymarskich, przy czym termin mamy bezpieczny, bo to jest 10.11.2021. Wykonany został wiosenny przegląd dróg gminnych. Uzgodniono z ołtysami konkretne remonty cząstkowe. Rozpoczynamy postępowanie na wybór wykonawcy. Przygotowujemy następny przetarg na prace remontowe dróg gminnych, między innymi na Micki, ścieżki drugie, w Cmolasie, roboty dodatkowe na gościńcu baranowskim oraz odmulanie niektórych odcinków rowów. Wodociąg tranzytowy został w całości wykonany, rozliczony, dotacja również rozliczona. Pozytywnie to potwierdził zespół kontrolujący z Urzędu Marszałkowskiego. W dniach 3 luty 2021 do 12.03.2021 gościliśmy zespół kontrolujący z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kontrola przebiegała sprawnie, mam nadzieję, że z pozytywnym rezultatem. Czekamy na ewentualne zalecenia. Rozpisany został kolejny przetarg na dzierżawę naszego środka zdrowia z terminem składania ofert 29.04.2021. Serdecznie dziękuję panu sekretarzowi posłusznemu oraz zastępcy panu Budziszowi za efektywne zastępstwo w czasie mojej nieobecności w jakże trudnym okresie, a całej załodze za dyscyplinę i skuteczną pracę. Dziękuję państwu za wysłuchanie. Dziękuję panu wójtowi. Nie ma jakichś pytań? Ja mam pytania. Proszę bardzo. Panie wójcie, pytanie odnośnie przeglądu dróg, który został wykonany. Czy przy tej okazji został też wykonany przegląd gwarancyjny, który powinien się odbywać? Słychać mnie? Słychać. Czy przy tej okazji został wykonany również przegląd gwarancyjny dróg, który powinien się odbywać zgodnie z zapisami umowy na wykonanie z wykonawcami? I drugie moje pytanie w temacie... Przepraszam państwa, muszę się jeszcze zgłosić. Teraz jest już formalnie. Drugie moje pytanie w temacie dofinansowania, które otrzymaliśmy w wysokości 700 tysięcy. Czy możemy poprosić pana wójta o przygotowanie na kolejną sesję zestawienia, a raczej rozliczenia tych dwóch instalacji fotowoltaicznych, które mamy na budynkach użyteczności publicznej. Jedna instalacja to jest przy basenie, a druga instalacja to jest ta, która jest na szkole. Jako radni, podejmując decyzję o wydatkowaniu tych pieniędzy, będziemy chcieli, przynajmniej ja bym chciała wiedzieć, jak sprawują się dotychczasowe instalacje, jakie mamy z tego tytułu oszczędności, w jakiej wysokości mamy teraz faktury i iloprocentowe mamy spadki przy określonych przy określonej mocy tej instalacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze tu pan Andrzej Bujak. Panie wójcie, panie przewodniczący, szanowna rado. Jak już wywiązała się dyskusja, to ja może na temat przetargu na naprawę dróg żwirowych. Pan wójt tu zaznaczył, że jest w trakcie, tylko czy my spodziewamy się jakiegoś, czy mamy jakiś termin rozstrzygnięcia tego przetargu? Mieszkańcy dość mocno naciskają, że te drogi no dość po tej zimie są
nieprzejezdne i oczekują, że tak powiem, natychmiastowej naprawy. Czy możemy przyspieszyć ten przetarg i ewentualnie w przyszłych latach, żeby te przetargi może troszkę wcześniej się odbywały, jeżeli to jest możliwe. Dziękuję. Pan Waldemar. Panie wójcie, ja już tutaj inne pytania padły. Chciałbym zapytać jeszcze odnośnie tego internetu, bo pan przedstawił, że trzęsówka jest, zrozumiałem, tam nie ma żadnych przeszkód, zakończona, ale przyłącza są robione tylko w Kadykówce. Nie wiem, czy mieszkańcy mają się sami zgłaszać po prostu do firmy z prośbą o podłączenie tego internetu, czy firma sama będzie występować do mieszkańców? Jakby jeszcze taką odpowiedź by zyskał, jakby pan wójt mógł udzielić. Dziękuję. Dziękuję. Zapisze pan odpowie chyba pisemnie, czy tak? Jeżeli mogę, to tak króciutko. To proszę bardzo. Przegląd gwarancyjny drugi nie tylko będziemy rozpisywać, dlatego że ja jestem drugi dzień w pracy dopiero i proszę mi wybaczyć, wchodzę w tematy. Niezależnie od pracy tutejszego urzędu, tak jak powiedziałem, to co do nich, do pracowników należy, ale będziemy to robić. Dotacja 700 tysięcy oczywiście na te ustalone wcześniej obiekty użyteczności publicznej. Natomiast oczywiście rozliczenie instalacji na szkole czy na basenie, tak jak pani radna sobie życzy na następnej sesji. Przetarg na remonty cząstkowe jest już chyba na naszej stronie, czyli jest rozpisany. I jeżeli pani kierownik jest obecna i będzie mnie mogła tutaj podpowiedzieć, to będę wdzięczny. Przyłącza bezpośrednio do domów będą robione. Ja oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, będę w kontakcie z panią prezes Voicenetu i będę chciał informować już, co się będzie działo, jak się będzie działo, jeżeli takie informacje otrzymam. Bo te informacje, które są obecnie, są takie troszkę pomieszane, jak państwo słyszeli, bo trzeba rozgraniczyć instalację jako taką, przyłącza do domów, prawda? Ja to wszystko spróbuję uporządkować poprzez współpracę z panią prezes i taką informację, mam nadzieję, że już szczegółową na najbliższej sesji będę mógł państwu przedłożyć, czy też może się sytuacja na tyle poprawi, że pani prezes po prostu osobiście tu przyjedzie. Dziękuję panu wójtowi. I punkt trzeci to jest rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. I tu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Smolas. To myślę, że pani kierownik Lubera, proszę bardzo. Może odczytam projekt uchwały Rady Gminy w Smolasie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Smolas w 2021 roku. Podstawa prawna. Po przesłaniu do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz do zarządów obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Smolas i Rzeszowskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Smolas w 2021 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Smolas. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Ja pozwolę tylko przedstawić sobie tylko taki plan tego projektu, gdyż on jest bardzo długi i program ten składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział ma tytuł Postanowienia ogólne, drugi cel i zadania programu, trzeci rozdział to jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami, czwarty odnosi się do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych i piąty finansowanie programu. Materiały państwo mieli dostępne, więc myślę, że zapoznaliście się państwo dokładnie z projektem tej uchwały. Natomiast jest to uchwała cykliczna, która co roku jest jak gdyby przegłosowana, więc w większości z państwa jest temat znany. Dziękuję. Dziękuję pani kierownik. Otwieram tutaj dyskusję w tym temacie. Proszę bardzo. Proszę pani Wolak, radna. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pytanie do Pani Kierownik, bo w aktualnym roku zwiększamy wydatki na ochronę, na program ochrony zwierząt. Ja oczywiście jak najbardziej, żeby była jasność, jestem za i cieszę się, że taki program funkcjonuje i że gmina taką pieczę sprawuje. Niemniej jednak zwiększamy wydatki z 20 do 30 tysięcy. Najbardziej kosztowną, połowa tych wydatków to jest wyłapywanie, transport i zabezpieczenie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Chciałam zapytać, jak dużo w ubiegłym roku zwierząt oddaliśmy do schroniska, jakie to były ilości? Jakie ilości, jakie kwoty i jakie ilości zwierząt zostały poddane zabiegom związanym z, to tak ładnie zostało tutaj nazwane, z ograniczeniem przyrostu tych zwierząt. I kolejne jeszcze moje pytanie w kontekście właśnie oddawania zwierząt do schroniska. W programie mamy zapisy, które mówią, że pracownik poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje pracownik urzędu poprzez promocję adopcji zwierząt na stronie Urzędu Gminy. Powiem szczerze, od 2,5 roku jestem radną, dość mocno analizuję to, co dzieje się na stronie gminy i nigdy czegoś takiego nie widziałam, więc chciałam zapytać, jak realizujemy też ten punkt związany z adopcją na terenie naszej gminy zwierząt. Dziękuję bardzo. Dziękuję radnej. Proszę radny Gaweł. Ja też mam pytanie do Pani Kierownik, pytanie techniczne, mianowicie w rozdziale 5 finansowanie programu jest też mowa, że jest zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych. Jak rozumiem, chodzi o ewentualne kolizje pomiędzy samochodami a zwierzętami, na przykład również leśnymi, tak? Czy dobrze rozumiem, że chodzi tak samo o zwierzęta, na przykład leśne, sarny i tak dalej? Nie. 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 Dobra, no to tylko o to mi chodziło. Dziękuję bardzo. To wszystko. Dziękuję radny. Proszę Pani Kierowniku. Na następną sesję postaram się przygotować z tych wszystkich tutaj zadanych pytań. Także myślę, że na spokojnie przygotuję odpowiedzi na zadane pytania. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma więcej pytań? To... A jeszcze Pani. Proszę bardzo Pani. Mam takie układzie pytanie. W oparciu o co podjęliśmy decyzję o zwiększeniu środków, jeżeli nie mamy analizy przygotowanej? Nie jest w stanie Pani. Proszę Państwa, Wysoka Rado, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu środków na wydatkowanie środków w tym zakresie o dodatkowe 10 tysięcy złotych. Ja nie mówię, że to nie są środki prawidłowo i w sposób celowy i potrzebny przeznaczone, tylko jeżeli zwiększamy to wydatkowanie, to powinniśmy mieć jakąś analizę, w oparciu o które to zwiększyli. Jeśli mogę. A więc Szanowna Pani Radna, ta pokazana tutaj kwota wynika z tego, z wydatków... z wydatków, które ponieśliśmy w roku 2020. W związku z tym ta skala w roku 2020 się zwiększyła, w związku z tym zwiększyliśmy w programie na rok 2021 również o tą kwotę, która była większa w roku 2020. To dziękuję Panu Sekretarzowi. Rozumiem, że wyczerpany temat w tej chwili już. To przystępujemy do głosowania. Proszę, proszę, wobec systemu. Kto jest za projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Coś... No jest, jest. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 12 za. Projekt przeszedł jednogłośnie. Uchwała otrzymuje numer
179/21. I następny projekt numer 2 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Smolarz na lata 2021-2022. Proszę panie sekretarzu o zreferowanie. Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rado, panie i panowie. A więc nasz program, gminny program opieki nad zabytkami gminy Smolarz na lata 2020-2023 ma już niemalże roczną historię. Proszę państwa, bowiem myśmy ten program uchwalili przed kwietniem 2000, przepraszam, nie uchwalili, tylko opracowali przed kwietniem 2020 roku. Następnie wysłany został on do Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, który pozytywnie go zaopiniował w dniu 22 kwietnia 2020 roku. Jak państwo doskonale wiedzą, ten program został przedstawiony na sesji w dniu 29 czerwca 2020 roku i po dość burzliwej dyskusji dotyczącej szczególnie głównie stref ochronnych w tym programie został głosami 15 radnych zdjęty z porządku obrad sesji. Proszę państwa, myśmy pochylili się nad tym programem zgodnie z sugestiami Wysokiej Rady i w dniu 4 sierpnia 2020 roku wysłaliśmy po uwzględnieniu tych państwa sugestii Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Przemyślu od delegatura w Rzeszowie pismem z dnia, jak powiedziałem, 4 sierpnia i pozwolą państwo, że go przeczytam. W związku z nieprzyjęciem przez Radę Gminy w Smolasie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Smolarz na lata 2020-2023 Urząd Gminy w Smolasie zwraca się z prośbą o ponowne uzgodnienie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2023, w którym zostały uwzględnione propozycje zmian wniesionych przez radnych gminy na sesji Rady Gminy w Smolasie w dniu 29 czerwca 2020 roku. Wojewódzki Podkarpacki Konserwator Zabytków w dniu 8 września na to nasze stanowisko odpisał w ten sposób. W nawiązaniu do uzgodnionego w dniu 22 kwietnia 2020 roku gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Smolarz na lata 2020-2023 oraz przesłanego do ponownego uzgodnienia w związku z propozycjami zmian wniesionymi przez radnych na sesji Rady Gminy w Smolasie, Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu delegatura w Rzeszowie zwraca się z prośbą o przesłanie kopii uzgodnionego programu oraz wykazu proponowanych zmian z ich uzasadnieniem celem zajęcia stanowiska przez tutejszy urząd w przedmiotowej sprawie. Myśmy, proszę państwa, pismem z dnia 18 września 2020 roku przesłali proponowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tę prośbę, którą tam nam zlecił. A więc tak, w odpowiedzi na pismo z dnia 8 września Urząd Gminy w Smolasie przesyła w załączeniu kserokopię gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023 uzgodnionego w dniu 22 kwietnia 2020 oraz wykaz proponowanych zmian wraz z ich uzasadnieniem. I tak. Na stronie 5 zostały usunięte zapisy następujących stref. Strefa E ekspozycji i ochrony elementów oraz strefa K ochrony krajobrazowej i zabezpieczenia. Na stronie numer 6 usunięto opis parku kulturowego. Na stronie 7 w strefie B częściowej ochrony usunięto zapis strefy E oraz na tej samej stronie strefa B częściowej ochrony otrzymała nowe brzmienie. To jest przebiega po granicy działek należących do parafii od strony południowej, a zachodniej i północnej wzdłuż głównej drogi, natomiast od strony wschodniej wzdłuż potoku Werynia. To dotyczy oczywiście zabytkowego kościoła w Porębach Dymarskich. Na stronie 8 usunięte zostały zapisy strefy K, B1 i E oraz strefy ochrony ekologicznej oraz zmieniono nazwę Częsówka XVIII wiek Park Dworski na Częsówka XVIII wiek Zespół Dworski. Na stronie 9 usunięto zapis strefy E, a zapisy strefy A i B otrzymały nowe brzmienie. To jest strefa A ścisłej ochrony obejmuje wzgórze, na którym znajduje się kościół. Granica przebiega po wyraźnie widocznej w
terenie granicy, jaką stanowią od południa i zachodu drogi asfaltowe główne, a od północy i od wschodu drogi dojazdowe. Strefa obejmuje kościół w granicach ogrodzenia oraz tereny bezpośrednio do niego przyległe, wykorzystywane jako parkingi z udziałem zieleni wysokiej. Mowa o kościele w Cmolasie. Strefa B częściowej ochrony obejmuje od wschodu tereny należące do parafii i plebanię, staw oraz wraz z zieloną, zielenią wysoką oraz od strony zachodniej wzdłuż drogi gminnej z Wikarówką, natomiast od południa wzdłuż drogi asfaltowej do Przyłęka. Na stronach 12 i 13 zmieniono z wójtowie to wójtowie gmin. Radni gminy Cmolas proponowane zmiany uzasadniali tym, że dotychczasowe zapisy dotyczące stref, szczególnie krajobrazowych, bardzo ingerują w prywatne posesje i ograniczają swobodę korzystania z nieruchomości oraz mocno ograniczają w najbardziej atrakcyjnym rejonie możliwości budownictwa mieszkaniowego na prywatnych działkach wokół kościołów. Tyle, proszę Państwa, żeśmy napisali. W odpowiedzi wojewódzki podkarpacki konserwator zabytków przez pismem z dnia 27 października 2020 roku napisał: w nawiązaniu do uzgodnionego w dniu 22 kwietnia 2020 roku gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023 oraz przesłanego do ponownego uzgodnienia w związku z propozycjami zmian wniesionymi przez radnych na sesji Rady Gminy w Cmolasie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie, informuje, że program ochrony nad zabytkami ma za zadanie rozpoznanie i ochronę zasobu zabytkowego dziedzictwa kulturowego gminy. Dwa, nie jest opracowaniem chroniącym interesy prywatnych inwestorów, stąd też proponowane przez radnych gminy zmiany w każdym przypadku powinny mieć uzasadnienie merytoryczne w zakresie ochrony danego obszaru lub ochrony danego obiektu zabytkowego. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie, prosi o rozwinięcie uzasadnienia o charakterystykę tych obszarów ze szczególnym uzasadnieniem proponowanej korekty, które są przedmiotem wnioskowanych zmian. Mogą Państwo posiłkować się opracowaniem pod nazwą Instrukcja opracowania programów opieki nad zabytkami autorstwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie oraz publikacji Dziedzictwo obok mnie, poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach. Obie publikacje dostępne są na stronie internetowej Dziedzictwa Narodowego. Proszę Państwa, na to pismo w dniu 13 listopada 2020 roku odpowiedzieliśmy w następujący sposób. W odpowiedzi na pismo z 27 października 2020 roku Urząd Gminy w Cmolasie uprzejmie informuje, że proponowane zmiany w gminnym programie opieki nad zabytkami gminy Cmolas, które na sesji Rady Gminy zaproponowali radni, nie były podyktowane chronieniem interesów prywatnych inwestorów. Radni bowiem jako przedstawiciele mieszkańców powinni mieć możliwość uczestnictwa w opracowaniu kierunków rozwoju czy propozycji działań oraz w jak największym stopniu współdecydować o ich ostatecznym kształcie. Dotyczy to głównie opracowania dokumentów strategicznych, takich jak Gminny Program Opieki nad Zabytkami czy Strategia Zarządzania Dziedzictwem. Udział mieszkańców w procesie zarządzania dziedzictwem pozwala poznać różne opinie i interesy, zwiększa komunikację między władzą a obywatelami poprzez uruchamianie partnerskiego dialogu, sprzyja integracji społecznej i tworzy atmosferę współpracy różnych środowisk. I tutaj powołałem się na przypis, dziedzictwo obok mnie, które zaproponował wojewódzki konserwator zabytków. A ponadto usunięte wybiórczo zapisy ze stron 5, 6, 7, 8, 9 dotyczące głównie niektórych stref nie mają żadnego znaczenia w zakresie ochrony danego obszaru lub ochrony danego obiektu zabytkowego. Pozostałe zmiany dotyczą uściślenia obszaru poszczególnych stref, strefa A, strefa B, bowiem zapisy w pierwszym dokumencie były nieprecyzyjne. Na tą naszą odpowiedź podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków odpowiedział, że w nawiązaniu do ponownego uzgodnienia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Cmolas, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą informuje, że w dniu 8 stycznia 2021 roku, to jest piątek, o godzinie 10 odbędzie się wizja lokalna wskazanych stref ochrony konserwatorskiej w gminie Cmolas celem weryfikacji i zajęcia ostatecznego stanowiska w powyższej sprawie.
i w tym dniu zjawiła się pani konserwator i dokonała wizytacji tych no, kwestionowanych stref. I pokłosiem tej wizyty była odpowiedź, która z dnia 1 lutego 2021 roku. W nawiązaniu do uzgodnionego w dniu 22 kwietnia 2020 roku Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Cmolas na lata 2020-2023 oraz przysłanego do ponownego uzgodnienia w związku z wniesionymi przez radnych gminy propozycjami zmian zapisów dotyczących poszczególnych stref ochrony konserwatorskiej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, delegatura w Rzeszowie, po przeprowadzonej w dniu 8 stycznia 2021 roku wizji lokalnej przedmiotowych terenów oraz przeanalizowaniu zapisów dotyczących wyżej wymienionych stref zawartych w Studium Wartości Kulturowych i Krajobrazowych Gminy Cmolas do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cmolas, opracowanych w 2002 roku na koszt gminy. Informuję, że zapisy dotyczące wyżej wymienionych stref w Gminnym Programie Ochrony Zabytków na lata 2020-2023 oraz studium nie są spójne. W związku z powyższym istnieje możliwość aktualizacji Studium Wartości Kulturowej i Krajobrazowych w zakresie poszczególnych zapisów dotyczących stref ochrony konserwatorskiej z uzasadnieniem merytorycznym. Wyżej wymienioną dokumentację opracowaną przez osoby uprawnione należy uzgodnić w tutejszym urzędzie, a następnie przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w powyższym zakresie. Program opieki nad zabytkami ma za zadanie rozpoznanie i ochronę zasobu zabytkowego dziedzictwa kulturowego gminy, jednakże musi być spójny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Biorąc powyższe pod uwagę, tutejszy urząd nie może zaopiniować pozytywnie pod względem konserwatorskich zmian wprowadzonych do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Cmolas na lata 2020-2023. W związku z tym, proszę Państwa, zdecydowaliśmy się na ponowne w poprzednim kształcie projektowanej uchwały i starego tego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Cmolas na lata 2020-2023, bowiem te zapisy, które uwzględniliśmy w tym starym, to znaczy w tym pierwotnym Programie Ochrony Zabytków, proszę Państwa, są zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas. I to wtedy jest spójne, tak jak nam tu zarzucił, niespójność nam zarzucił w stosunku do tego proponowanego po zmianach programu. W związku z tym i tak nie przebrniemy tego tematu bez udziału tu konserwatora. Nawet gdyby się zdecydujemy na ponowne opracowanie studium uwarunkowań, co będzie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy, to i tak będzie wymagało uzgodnienia konserwatorskiego, który się nie zgodzi na te zmiany, które ewentualnie, gdyby któryś projektant, czy powiedzmy architekt opracował. W związku z tym ja proponuję przyjąć, proszę Państwa, Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 w tej pierwotnej wersji, która była przedstawiona Państwu w dniu 29 czerwca. W związku z tym przedstawię, proszę Państwa, projekt numer 2 uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Cmolas na lata 2020-2023. Tu jest błąd, proszę poprawić, nie 2021-2024. Bowiem takiego programu żeśmy nie uzgadniali i będzie kwestionowany. Oczywiście podstawa prawna i paragraf pierwszy. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Cmolas na lata 2020-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała, paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Ja dziękuję serdecznie. Dziękuję panu sekretarzowi. Otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę bardzo. Proszę radny Gaweł. Dziękuję bardzo. To dosyć
Interesująca była to wymiana korespondencji pomiędzy nami a konserwatorem zabytków. Wielka szkoda, że nie ma tej osoby, która, tego radnego, który najbardziej podnosił głos w tej sprawie, dlatego że on jest tam jako żywo zainteresowany tą sprawą i no, mamy tu pewien problem, bo jeżeli nie przyjmiemy jego sugestii, to na pewno to ingeruje bardzo w sprawy prywatne właścicieli posesji dookoła tego kościółka. No, wielka szkoda, że go nie ma, więc nie mogę zabierać głosu w jego imieniu, ale chodzi mi o coś innego przy okazji, bo w planie ochrony zabytków mamy też rejestr zabytków na terenie gminy, które są odnotowane w rejestrze konserwatora, wojewódzkiego podkarpackiego konserwatora zabytków. I on nie jest kompletny w tej chwili ten rejestr, niestety, bo jest jeszcze wpisany do rejestru zabytków. Właśnie to jest moje pytanie, czy może chodzi tylko o części, części ruchome nie są wpisane w tym rejestrze naszym gminnym, czy to jest przypadek, czy to jest celowe działanie, dlatego że w wykazie zabytków na terenie naszej gminy znajduje się jeszcze ołtarz i to jest ruchomy zabytek, który również jest wpisany do rejestru zabytków województwa. Nie ma go na wykazie w tymżeż naszym zestawieniu. Teraz moje pytanie właśnie, czy to jest dlatego, że to jest część ruchoma, czy też dlatego, że nie wiem, o nim zapomniano na przykład. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Proszę radny Siembor. Wysoka Rado, tak na wstępie chciałem taką konkluzję wnieść, a mianowicie to, co pan sekretarz przedstawił w całym uzasadnieniu konserwatora zabytków, a mianowicie my jako radni nie mamy obowiązku dbania o interes społeczny, najogólniej powiem, może nie tylko inwestorski, ale społeczny, natomiast no, z rangi i z funkcji konserwator zabytków ma dbać o zabytki. Tutaj się zgodzę, natomiast no, my jako radni z poszczególnych miejscowości, jako rada, powinniśmy podjąć taką decyzję, żeby te interesy wspólnie funkcjonowały, bo oczywiście zabytki są, powinny być i powinny być chronione, bo jest to przeniesienie pewnego dziedzictwa na kolejne pokolenia kulturowego, wyznaniowego, obyczajowego. Natomiast no, też nie możemy doprowadzać do sytuacji, że będziemy ograniczali życie czy funkcjonowanie mieszkańców poszczególnych obszarów ze względu na to, że będziemy chronić zabytki. Z tego, co dokładnie słuchałem uzasadnień ze strony konserwatora, on życzył sobie, żeby przedstawić konkretne propozycje. Powiem tak, po ostatniej debacie na temat i oczywiście odrzuceniu na mój wniosek przez Radę tego projektu i ponownemu przygotowaniu, no trzeba stwierdzić, że w zasadzie te zmiany no są żadne, tam drobne szczegóły, natomiast w obszarach, o które nam chodziło najbardziej, tutaj zmian żadnych nie ma. Natomiast do czego zmierzam? Skoro mamy wyjść, mając już taką wiedzę i oczekiwania, jakie na nas stawia konserwator zabytków, może wyjdźmy z konkretnymi propozycjami, bo rozmawiałem z mieszkańcami konkretnie Poręb Dymarskich, myślę, że też i chyba w każdej miejscowości takie konsultacje po informacji o planach, oczywiście tych stref ochrony były przeprowadzane i no, mieszkańcy Poręb bezpośrednio z gospodarstw przyległych do zabytkowego kościoła no, wręcz byli oburzeni tym, że po prostu no, jest aż tak silna ingerencja na dużym obszarze, bo to jest do 500 metrów. I tak jak czytamy odnośnie, chodzi mi o strefę K, przebiega granica, oczywiście przebiega wzdłuż dróg polnych i obejmuje teren użytkowany rolniczo z kilkoma gospodarstwami rolnymi, jak również zadrzewienia wokół potoku Werynia. W strefie tej nie należy lokalizować terenowych urządzeń, instalacji naziemnych, wznosić budynków, obsadzać terenu wysoko rosnącymi drzewami. Czyli generalnie w promieniu 500 przyjmijmy maksymalnie, 500 minimum 100 metrów, maksymalnie 500 metrów od granic zabytkowego kościoła. W zasadzie na dzień dzisiejszy jest niemożliwe dalsze funkcjonowanie czy rozbudowa mieszkaniowa. Chyba że oczywiście tam będą kiedyś wyznaczone według konkretnych
według konkretnych wytycznych, czyli określona wysokość budynków i określona gęstość zabudowy. To jest pierwszy temat. Natomiast drugi, nie mam zastrzeżeń co do samych stref, strefy A i B, natomiast może w ramach propozycji usuńmy z tego projektu strefy K, czyli strefę krajobrazową, i strefę E, czyli strefę ekspozycji. Przecież te strefy nie będą wpływały na zagrożenia wynikające z funkcjonowania tych zabytkowych obiektów. Natomiast jeśli mamy przyjąć ten projekt, przyjmiemy go w takiej wersji, to jest okres 3-letni, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało i ewentualnie wtedy będziemy mieli czas również na przygotowanie się co do stadium uwarunkowań już tych przestrzennych i ewentualnie będzie można określić warunki zabudowy, czy zmienić warunki zabudowy, jaka tam może funkcjonować, bo na dzień dzisiejszy no, wydaje mi się, że w takiej formie ochrona tak obszerna wokół tych obiektów, no wydaje mi się, że nie jest konieczna. No i ona trochę zakłóci funkcjonowanie, po prostu zaczną się jednak spory pomiędzy, a głównie pretensje mieszkańców, może nie spory, pretensje mieszkańców o to, że jednak mają pewne ograniczenia na ich własności. I pytanie, czy rzeczywiście taka propozycja, to dotyczy w zasadzie w każdej miejscowości, bo i w Cmolasie, bo w Cmolasie mamy co do kościółka zabytkowego, mamy strefę E, w Porębach Dymarskich mamy strefę K, w Trzęsówce mamy strefę E wokół parku i w Ostrowach Tuszowskich również mamy strefę E. Czyli byłaby to ochroną, objęte byłyby tereny, które należą własnościowo do właścicieli tych obiektów zabytkowych, natomiast strefa wokół no, byłaby pozostawiona jak na razie w tej formie. Zwłaszcza, że no, przyjmując i w Cmolasie, i w Porębach, i w Ostrowach Tuszowskich do tej pory nie było wyznaczonych stadium konserwatorskich, tylko pracowań konserwatorskich i to funkcjonowało i gmina opiekowała się oczywiście również i finansowo na miarę swoich możliwości tymi obiektami, więc wydaje mi się, że jeśli wyznaczymy strefę A i B, no to strefę E i K moglibyśmy pominąć w tym akurat projekcie i wydaje mi się, że byłoby to wypośrodkowane, a wtedy czas, najbliższe 3 lata pokazałyby, jak to wszystko funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję radnemu. Proszę radna Wolak. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam w tym zakresie w zasadzie kilka pytań, bo jak o strefach dużo powiedział tutaj pan radny Siembor, o strefie E i o strefie, która dotyczy kościółka w Cmolasie i o strefie K, która w dużej mierze, w zasadzie dotyczy porob dymarskich. My w tych strefach mamy zapisy. W strefie E zagospodarowanie oraz użytkowanie w strefie powinno zmierzać w kierunku zapewnienia wymagań ochrony konserwatorskiej, ograniczenia gabarytu i sposobu zabudowy w ciągu drogi Cmolas - Ostrowy Tuszowskie. To jest w przypadku strefy E. W przypadku strefy K mamy zapis. W strefie tej nie należy lokalizować terenowych urządzeń, instalacji naziemnych, wznosić budynków, osadzać terenu wysoko rosnącymi drzewami. Granica przebiegła wzdłuż dróg polnych i obejmuje teren użytkowany rolniczo przez z kilkoma gospodarstwami rolnymi, jak również zadrzewienia wzdłuż wodokowrenia. Tutaj mówimy o konkretnych, w Porębach, konkretnych gospodarstwach. W Cmolasie mówimy o konkretnie zlokalizowanych budynkach. Wiemy, że to jest między innymi budynki naszego radnego i sąsiedztwa wokół. To jest budynek też DPS-u. Mamy uzgodnione studium zagospodarowania przestrzennego, dla którego ten dokument, który przyjmujemy, o którym rozmawiamy, jest jakby uzupełnieniem. Pytanie moje jest następujące. Jeżeli zgłosi się do nas mieszkaniec Cmolasu, okolice kościółka, Porąb Dymarskich,
okolice kościółka ze strefy i będzie chciał rozbudować budynek, postawić wiatę, szopę, garaż. Ma na tym terenie, na swojej działce, ma ku temu, że tak powiem, wszystkie potrzebną powierzchnię, odległości od granicy i tak dalej. Jaka będzie decyzja urzędu? Czy dostanie pozwolenie na budowę takiego obiektu? Bo rozmawiamy o tym, że uzgadniając ten dokument, ograniczymy mieszkańcom określonych nieruchomości na terenie naszej gminy swobodę dysponowania tymi nieruchomościami. I to jest tutaj, wydaje mi się, istotne. I tu proszę o odpowiedź w tym zakresie. Drugie moje pytanie, jeszcze odnośnie tego punktu pierwszego mam. Studium zagospodarowania przestrzennego, pan sekretarz powiedział, że to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy my coś takiego planujemy, taką zmianę, czy bierzemy pod uwagę opracowanie nowego studium zagospodarowania przestrzennego, czy w ogóle żeśmy się nad tym zastanawiali? Pytanie też, opracowywując dokument gminnego programu ochrony opieki nad zabytkami, rozumiem, że studium było tak jakby taką bazą, w oparciu o którą żeśmy pracowali, bo tak to rozumiem, więc jeżeli to jest uszczegółowienie, to tym bardziej wiąże nam decyzyjność naszych mieszkańców w zakresie ich nieruchomości. I kolejne moje pytanie dotyczy, to jest strona, bo tego jest dużo, to jest strona, to będzie chyba strona ósma, tak. Mamy stanowiska archeologiczne i tych stanowisk, tutaj na końcu mamy tabelę o tych stanowiskach, gdzie się znajdują te stanowiska, gdzie są położone, w jakiej wsi, określone numerami stanowisk. Czy jest jakaś mapa, która mówi o tym, gdzie mamy te stanowiska? Dlatego, że te stanowiska archeologiczne, których mamy na terenie gminy około 90, z tego co się na szybko doliczyła, też mają ograniczenia związane z ochroną konserwatorską. Więc pytanie, czy my to mamy jakoś zlokalizowane, czy okaże się, że jeżeli pan Kowalski kupi od pana Nowaka działkę, która jest teoretycznie pod zabudowę i będzie, przyjdzie do nas do gminy i złoży wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, my udzielimy odpowiedzi mieszkańcom, naszym, tym osobie zainteresowanej, że niestety tam jest stanowisko archeologiczne i nie możemy wydać decyzji pozwolenia na budowę, bo w tym miejscu czy na tym działce, w tym obszarze jest strefa ochronna i nie może stać budynek. Tu mówimy o konkretnych problemach, z którymi się mogą spotkać nasi mieszkańcy. Podejmując w tym zakresie decyzję, ja przynajmniej chcę mieć pewność, że nie zrobimy naszym mieszkańcom kłopotów związanych z użytkowaniem ich własności. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej. Proszę, radny Bujak. Panie wójcie, szanowny panie przewodniczący, wysoka rado. Moje pierwsze pytanie jest takie, co się stanie, jak nie przyjmiemy tej uchwały dzisiaj? Czy będziemy mieć jakieś, czy będą to jakieś konsekwencje i co nas obliguje do przyjęcia tej uchwały? A drugie takie moje spostrzeżenie, skoro żadnych zmian nie zostały tu naniesione w tym projekcie, to wydaje mi się, że szanowny rano musimy być konsekwentni. Skoro raz żeśmy odrzucili, to wydaje mi się, że tutaj nie ma innej decyzji, tylko po prostu nie możemy tego przyjąć w takiej postaci, jak jest, bez zmian. Jest to zdanie moje i też nieobecnego pana radnego Andrzeja Zagroby. Dziękuję. Dziękuję radnemu. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Czy może nam pan sekretarz coś bardziej do jak najbardziej. Naświetlić, jak to wygląda? A więc proszę państwa, zacznę od odpowiedzi na pytanie pani Bernadety, pani radnej Bernadety. A więc proszę państwa, to nie, żeby państwo doskonale zrozumieli, to nie program ochrony zabytków nam ogranicza jakieś budowy czy ewentualnie, tylko jeśli nam cokolwiek ogranicza, to studium zagospodarowania przestrzennego, bo stamtąd wzięły się te strefy i przenieśliśmy do gminnego programu ochrony zabytków i to musi tak przejść, proszę państwa, bo gdybyśmy chcieli cokolwiek innego zrobić, to musimy zmienić studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy. Żeby państwo to dobrze zrozumieli, nie ma znaczenia
te strefy, które tam są w programie. Ważne są strefy, które są określone w studium zagospodarowania przestrzennego gminy i to ucina dyskusję. A zmienić, proszę Państwa, my możemy, jak Państwo sobie życzą. To kosztuje te kilkadziesiąt tysięcy, ale nie przewidujemy coś takiego, bo to trwa od 2002 roku i jest dobre. Po co cokolwiek zmieniać? Na przestrzeni tych w tej chwili już 19 lat nikt się nie skarżył, budując w tych strefach cokolwiek, że ktoś mu zablokował, czy ewentualnie coś takiego. Proszę Państwa, tak te strefy istnieją od 2002 roku i nikt z tym problemów nie miał. Ja myślę, że Rada Gminy w Smolasie też nie powinna mieć z tym problemów. To jest odpowiedź, proszę Państwa, na odpowiedź, dlaczego powiedzmy, nie powinniśmy w ogóle na ten temat dyskutować. Pytanie pana radnego Gawła. O który ołtarz chodzi konkretnie? Aha. Proszę Państwa, a więc panie radny, istnieją dwie ewidencje zabytków. Wojewódzka ewidencja zabytków i gminna. One mają nic, nie mają nic wspólnego. Kapliczka jest wpisana do wojewódzkiej ewidencji zabytków, w związku z tym nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków. I to jest odpowiedź na pańskie pytanie. To znaczy być może, że w tym opracowaniu, bo to jest stare opracowanie, być może ta kapliczka jeszcze nie była, ale na pewno w tej chwili jest wpisana do, mamy decyzję wojewódzkiego podkarpackiego, że jest wpisana do wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie do gminnej ewidencji zabytków. To znaczy, to, że to jest nieaktualna lista, to nie ma znaczenia? Tutaj? Tutaj to znaczy nie została dopisana do tej, bo to bazowaliśmy na tym uchwale, która była przygotowywana w 2020 roku. Tak, rozumiem, jeżeli to nie ma wpływu żadnego, no to dla mnie jest to obojętna sprawa, ale po prostu chcę... Jest wpisana w wojewódzkiej ewidencji zabytków. No i to jest właśnie wyciąg z tej ewidencji. Rejestr zabytków po prostu trzeba dopisać. To po prostu trzeba dopisać do tego pisma, które pan ma. Tak, to nie jest no ja wiem. Proszę Państwa, także jeśli chodzi o odpowiedź panu radnemu Siemborowi, a więc odnośnie tych stref, czy my się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, ja nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że te strefy cokolwiek tam komukolwiek blokują, bo jak powiedziałem wcześniej, to jest zapisane w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i chcąc cokolwiek zmienić, to musimy najpierw zmienić studium. Dlatego konserwator w tym ostatnim piśmie napisał jasno, że są różnice odnośnie zapisów w tym zmienionym gminnym programie, no i w tym studium, a muszą być one spójne. W związku z tym dyskusja nad tymi strefami ja uważam, że jest zbędna, bo te zapisy są stricte w studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast jakie są konsekwencje? No proszę Państwa, my musimy uchwalić ten program, jeśli nie uchwalimy go, to w pewnym sensie złamiemy prawo. Natomiast wiele instytucji pyta się o to, czy gmina Cmolas ma uchwalony gminny program ochrony nad zabytkami. No odpisujemy, że mamy w trakcie, powiedzmy, uchwalania, bo program, jak powiedziałem, obejmuje rok 2020 i rok 2023, a więc już jesteśmy rok i tak do tyłu. Co jeszcze? Jeszcze panu Wujakowi. Czy pani radny wszystko odpowiedziałem, czy coś jeszcze nie? Tak. Rozumiem, że to proszę pani. Muszę poprosić formalnie o głos. Dobrze. Ale to tutaj pan Siembor jeszcze. Pan Siembor, proszę. To znaczy, to ja jeszcze raz chciałbym doprecyzować tylko w zasadzie dwa pytania. Czy sąsiad mieszkający od strony zachodniej, nie będę wymieniał z imienia nazwiska, który ma działkę po przeciwnej stronie drogi, może tam wybudować swoim dzieciom dom? To jest pierwsze. I drugie, czy przy uzgodnieniach projektowych będzie potrzebna opinia konserwatora zabytków? Konkretnie w obszarze 50 metrów od granicy
od ogrodzenia zabytkowego kościoła. Dziękuję panu radnemu. Proszę radna Bulat. Panie sekretarzu, proszę nie mieć za złe radnych pytań, dlatego że my spotykamy się z konkretnymi pytaniami mieszkańców. Właśnie takimi pytaniami, jak tutaj przed chwilą podał pan radny Siembor. Bo nasz mieszkańcy nie pytają o studium zagospodarowania przestrzennego. Nasz mieszkańcy nie pytają o ochronę, o program ochrony zabytków. Naszych mieszkańców interesuje konkretna sprawa. Czy ja będę mógł tu postawić dom? Czy ja sobie mogę na działce postawić garaż? To jest to, co interesuje naszych mieszkańców. I ja wiem, że każdy taki wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Jest wydawana decyzja o warunkach zabudowy w referacie pani Elżbiety. Mam tego pełną świadomość. Tylko też to, co pan przed chwilą powiedział, też jakby zmienia światło całej tutaj tej sprawy, bo jeżeli my studium zagospodarowania przestrzennego, warunków przestrzennych, tak? To się nazywa warunków przestrzennych. Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tak, pełna nazwa. Jeżeli my to mamy funkcjonujące od 2002 roku, tak? Dobrze usłyszałam? Tak, tak. I w oparciu o to studium jest przygotowany program ochrony zabytków? Tak. I program ochrony zabytków jest zgodny z zapisami studium? Oczywiście. I to, co mamy w studium, to rozumiem, że w oparciu jest, o ten zostało przeniesione tutaj. Są wydawane wszystkie decyzje o tak. warunkach zabudowy, które wydajemy na przestrzeni ostatnich 19 lat. Tak. To też wiele nam wyjaśnia, bo nie spotkałam się z taką informacją od mieszkańców, żeby gmina z przyczyn właśnie czy ochrony zabytków, czy choćby nawet jakichś stanowisk archeologicznych, o których mówiłam, nie wydała komuś zgody na, nie wydała komuś nie tyle zgody, co decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli będzie to utrzymanie tego stanu, który mamy w tym momencie i funkcjonowania mieszkańców w obszarze swoich nieruchomości, to wydaje mi się, że no warto się zastanowić w tej sytuacji nad decyzją, tak? Bo to trochę zmienia postać rzeczy. Jeżeli my jeżeli ten program jest na bazie dokumentu, na którym funkcjonujemy od dłuższego czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej. Proszę jeszcze radny Piechota. Szanowni Państwo, zwrócę się do pana Mariana. Pan Marian to tak pięknie dzisiaj wykłada. Ja tylko chciałem podsumować, czyli w tych strefach były wydawane zgody na budowę przez te wszystkie lata i to funkcjonowało normalnie, tak? Oczywiście. Tak jak koleżanka to już podsumowała również. Pierwotnym tym dokumentem, na którym bazuje ten dokument do konserwatora, jest to studium zagospodarowania przestrzennego i na tej podstawie te strefy zostały jak gdyby Przepisane, dosłownie przepisane, nic więcej. Czyli na dobrą sprawę nie ma się czego bać. Absolutnie, ponieważ to bazuje, w żadnym wypadku. Na tych dokumentach i to funkcjonuje od 2002 roku. I przy wydawaniu pozwolenia na budowę nie będzie brany pod uwagę program ochrony zabytków, tylko studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy. Czy jakieś problemy w tym czasie były, powiedzmy, no to jakieś pani kierownik, raczej nie było żadnych. Nie było. Czyli w sumie to się nie ma czego obawiać. Oczywiście, że nie, tak, dlatego przekonuję to jeszcze raz, że to nie jest, to są... Dlaczego myśmy o tym w czerwcu nie usłyszeli ubiegłego roku? O czym? No o studium. Bo może brak tej informacji, może gdzieś uciekła. Dobrze, mnie to przekonuje, także ja dziękuję. Dziękuję radnemu. Nie ma więcej głoszeń? Nie widzę. Jeśli odpowiem. Proszę panie sekretarzu. A więc proszę państwa, to studium, o którym mówimy i którym są te zapisy, a więc studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas, jak powtarzam jeszcze raz, było opracowane w 2002 roku. To studium było na 1000% konsultowane, uzgadniane społecznie. Każdy obywatel mógł się na ten temat tego studium wypowiedzieć. Nikt nie protestował. Następnie te zapisy z tego studium zostały przeniesione po prostu do programu gminnego ochrony zabytków i ja myślę, że skoro przez 19 lat, jak już to mówiliśmy, nie było żadnych konsekwencji z tych zapisów, w związku z tym nie będzie i teraz. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź panu Siemborowi, a więc jeśli chodzi o pozwolenie na budowę w tej strefie,
To ja myślę, że to jest indywidualny przypadek i ja myślę, że no, trzeba się odnosić do konkretnego przypadku. No, w tej chwili mi trudno powiedzieć, czy on dostanie pozwolenie na budowę, czy nie. Natomiast jak do tej pory nikt nie tego nie uwzględniał, tych powiedzmy tych studiów uwarunkowań, tak ja myślę, że ten ktoś dostanie to pozwolenie na budowę. Natomiast jeszcze nie odpowiedziałem pani Bernadecie odnośnie tych stanowisk archeologicznych. A więc każda powiedzmy stanowisko archeologiczne ma swoją lokalizację i ta lokalizacja ewentualnie przy sprzedaży to może nie, ale każdy obywatel ma możliwość sprawdzenia sobie w Urzędzie Gminy, gdzie na przykład czy na terenie tej działki, którą kupuje, jest zlokalizowany powiedzmy ten stanowisko archeologiczne, czy też nie. Ale nie spotkałem się powiedzmy na przestrzeni tych kilkunastu lat, żeby ktokolwiek pytał o czy na terenie danego kupowanej nieruchomości znajdują się jakieś tam powiedzmy stanowiska archeologiczne. Ja dziękuję. Dziękuję panu sekretarzowi. No być może. Ja myślę, że dziękuję. Gdyby były jakieś pytania, to proszę bardzo. Temat wyczerpujący. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem, który był przedstawiony? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie wiem, od razu znikło i wszystko. Baldek? I Piotr Maciok tam. No. 7 za, 1 przeciw i 4 wstrzymujące. Aha. 7 za. No to projekt uchwały przechodzi 7 głosami za, 4 wstrzymujące, 1 przeciw. I uchwała otrzymuje numer 24-180-21. Następny projekt uchwały to jest w sprawie rozpatrzenia petycji numer 1-2021. I tu proszę o przedstawienie przewodniczącego komisji. Sekretarza, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie, a więc w dniu 18 stycznia 2021 roku na adres Poczty Elektronicznej Urzędu Gminy w Cmolasie wpłynęło pismo z dnia 15 stycznia 2021 roku od Pani Anny Smelcer, uznanej za petycję. I proszę Państwa, nad zapisami tej petycji pochyliła się Gminna Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cmolas na posiedzeniu w dniu 4 marca 2021 roku i poczyniła ustalenia, na podstawie których przygotowaliśmy niniejszą uchwałę. I tak, projekt numer 3 uchwały Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji numer 1/2021 roku. Podstawa prawna: ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o petycjach. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Rada Gminy w Cmolasie rozpatruje negatywnie petycję numer 1/2021 Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, obejmującą petycję list otwarty Alarm Stop Zabójczemu GMO, Stop Niebezpiecznej Szczepionce i uzupełnienie do petycji. Punkt drugi. Rada Gminy w Cmolasie odmawia przyjęcia uchwały popierającej petycję list otwarty domagającej się zaprzestania eksperymentu i odwołania wszelkich ograniczeń nałożonych w związku z epidemią stanowiącej treść żądania wyrażonego w uzupełnieniu do petycji. Punkt trzy. Rada Gminy w Cmolasie odmawia podjęcia działań edukacyjnych stanowiących treść żądania wyrażonego w uzupełnieniu do petycji. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. Uchwała i paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pod spodem, pod tym wszystkim mają Państwo uzasadnienie do uchwały.
które szczegółowo tutaj uzasadnia to stanowisko, które wypracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Gdyby były jakieś szczegółowe pytania odnośnie tego, to ja myślę, że w tym temacie wspomoże mnie również przewodniczący komisji pan Stanisław Siembor. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę panie przewodniczący, niech się pan jeszcze wypowie. Wysoka Rado, tak jeszcze tylko w kwestii najogólniej komentarza, bo na pewno radni zainteresowani zapoznali się i z opinią i z petycją, która wpłynęła. Powodem odrzucenia czy argumentami, którymi kierowaliśmy się przy rozpatrywaniu tej petycji, to przede wszystkim konflikt prawny, bo Rada Gminy nie jest organem kompetentnym do podjęcia takiej decyzji. Taką decyzję no to może podjąć minister zdrowia lub ewentualnie ustawowo Sejm. Natomiast no, jeśli chodzi o wprowadzenie zakazu już jako zakazu, no nie mamy wiedzy takiej, żeby coś takiego zrobić, czyli podstawa prawna, drugie wiedza na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o profilaktykę i kampanię informacyjną odnośnie stosowania szczepionki, przede wszystkim profilaktyki zdrowotnej, no też jest ciężko wpłynąć i jako organ samorządu opiniować czy wpływać na decyzje poszczególnych mieszkańców. Zdrowie jest wartością każdego człowieka indywidualnie. My możemy chronić je zbiorowo w granicach prawa. Natomiast wybór czy leku, czy stylu życia no należy do każdego obywatela, więc tutaj też jako Rada nie jesteśmy kompetentni, żeby zajmować określone formalne stanowisko w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję. Czy chce zabrać ktoś głos? Proszę bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych. To przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest? W głosowaniu wzięło 12 udział radnych i projekt przechodzi jednogłośnie. Uchwała otrzymuje 24-181/21. I następny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 3-2021. Proszę państwa sekretarza. A więc proszę państwa, w dniu 23 lutego 2021 roku na adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Cmolasie wpłynęło pismo przewodnie od stowarzyszenia Jesteśmy u siebie z wnioskiem o niezwłoczne zwołanie posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia załączonych petycji, gdyż istnieje podejrzenie zagrożenia życia i zdrowia ludzi i należy zastosować zasadę szybkości działania. Wnoszącą petycję pani Maria Grabas jako przedstawiciel stowarzyszenia wzywa przewodniczącego Rady Gminy Cmolas do niezwłocznego w terminie 7 dni rozpatrzenia wniesionej petycji. Proszę państwa, tak jak poprzednio, nad zapisami tych trzech petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pochyliła się w dniu 6 kwietnia 2021 roku. Ostatecznie rekomendując Radzie Gminy Cmolas negatywne rozpatrzenie petycji numer 3 i odrzucenie spełnienia żądań. I w ten sposób został przygotowany projekt uchwały, który państwu przedstawię, a więc projekt numer 4 uchwały Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji numer 3/2021. Podstawa prawna podobna jak w tamtym przypadku, czyli ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o petycjach, dodatkowo kodeks postępowania administracyjnego. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cmolas, Rada Gminy w Cmolasie negatywnie rozpatruje petycję numer 3/2021 zawierającą wniosek Stowarzyszenia Jesteśmy u siebie o niezwłoczne zwołanie posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia załączonych petycji dotyczących zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz odmowę spełnienia żądań w przedmiocie podjęcia trzech uchwał o wskazanej treści. Paragraf drugi. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji poprzez doręczenie niniejszej uchwały. Paragraf 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i pod tą uchwałą mamy uzasadnienie szczegółowe, z którym Państwo się zapoznali. Gdyby jakieś szczegółowe informacji, to Pan Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Pan Stanisław wspomoże. Dziękuję serdecznie. Czy chce zabrać też głos? To jest tak samo jak przed tym. Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 12 jest za i projekt został przyjęty 12 głosami. Uchwała otrzymuje numer 23. To 82-21. I następny projekt uchwały, również panie sekretarzu, w sprawie rozpatrzenia petycji numer 4-2021. Proszę Państwa, a więc na tym samym posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2021 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Cmolasie pochyliła się nad dokumentacją, która na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w Cmolasie wpłynęła petycja wraz z złączoną dokumentacją, która wpłynęła na adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Cmolasie przez panią Teresę Garland, zaprzysiężonego prezydenta obywatelskiego Tymczasowej Rady Narodu, Stanu Narodu Polskiego, Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Proszę Państwa, z treści wniesionej petycji i przygotowanych rozwiązań stanowiących załączniki do petycji wynika, że wnioskodawczyni zwraca się do Rady Gminy o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktu woli narodu nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski. Na tym posiedzeniu Komisja Skarg, Uchwał i Petycji uznała, że Rada Gminy w Cmolasie nie jest kompetentna do wydania opinii w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym przygotowaliśmy na tę okoliczność projekt numer 5 uchwały Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji numer 4/2021. Podstawa prawna identyczna, a więc ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o petycjach i ustawa o kodeksie postępowania administracyjnego. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cmolas dotyczącym petycji wniesionej przez panią Teresę Garland dotyczącą opinii Rady Gminy o przeprowadzeniu bezpośredniego referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktu woli narodu, kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski. Rada Gminy w Cmolasie uznaje, że wydanie opinii w przedmiotowej sprawie nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji gminy. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowią integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a pod spodem tej uchwały projektu oczywiście mają Państwo uzasadnienie, które w zupełności uzasadnia podjęcie takiej, a nie innej uchwały Rady Gminy w Cmolasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu sekretarzowi. Czy ktoś zechce zabrać głos? Proszę bardzo. Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wziął udział 12 radnych, 12 jest za. Także jednogłośnie projekt przeszedł i uchwała otrzymuje numer 23-183/21. I następny projekt to jest projekt numer 6 w sprawie wprowadzenia zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. I tu proszę panią. Bardzo proszę, to ja. Pan Wójt. Proszę bardzo. Uchwała Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
na 2021 rok. Podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii o kwotę 38 886,50 zł. I to są niewykonane wydatki z roku 2020 w kwocie 8194,68 zł. Ponad planowe dochody z 2020 roku 30 691,82 zł. Do ogólnej kwoty 80 886,50 zł. Paragraf 2. Rozdział 8 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok uchwalony został uchwałą 153/20 Rady Gminy w Smolasie z dnia 12 listopada 2020 roku po wprowadzeniu wymienionych w pierwszym paragrafie zmian otrzymuje brzmienie. Szczegółowe ustalenia wysokości środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Smolas na rok 2021. I tak mamy nazwę poszczególnych zadań. Punkt pierwszy. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, posiedzeniach i kontroli 1000 zł. 2. Zakup materiałów edukacyjnych dla biblioteki związanych z problematyką alkoholową i narkomanią w gminie 1000 zł. 3. Zwrot kosztów dojazdu osobom uzależnionym i współuzależnionym do ośrodków terapii uzależnień oraz opłaty sądowe związane ze skierowaniem osób na leczenie. I tu propozycja jest zwiększenie o 2000 zł. Do wysokości 2500 zł. 4. Organizację i sfinansowanie różnych form spędzenia czasu wolnego zgodnie z treściami profilaktycznymi na wyjeździe, obozy letnie, zimowe, biwaki, wycieczki, zwiększenie o 25 tysięcy zł do kwoty 26 tysięcy zł. 5. Nadzór nad działalnością, doposażenie i finansowanie świetlic na terenie gminy, zwiększenie o 1886,50 zł do kwoty 21 886,50 zł. 6. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a to prowadzenie programów profilaktycznych we wszystkich szkołach i gimnazjach w gminie, uczenie dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, organizowanie konkursów i imprez o charakterze trzeźwościowym i przeciwdziałanie narkomanii. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, jak koncerty, festyny, zawody sportowe i tym podobne oraz zabezpieczenie pod względem porządku i bezpieczeństwa publicznego, zwiększenie o 10 tysięcy zł do kwoty 12 500. 7. Dotacja na zadania, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. Razem to jest 16 tysięcy zł utrzymujemy. Razem 80 886,50 zł. Paragraf 3. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeżeli można, panie przewodniczący, dwa zdania, to bardzo proszę. Tak jak wielokrotnie mówiłem, ten program, te środki, jakie tu są w tym naszym programie, mogą być i są bardzo często zmieniane praktycznie na każdej sesji. Nie wiemy, co się wydarzy w okresie wakacji, czy też w drugiej połowie roku 2021. Tym niemniej te środki po prostu proponujemy tak przyjąć po to, żeby jeżeli się pojawi możliwość ewentualnego ich przeniesienia na cele wynikające z możliwości przede wszystkim pandemicznych, bo o tym przede wszystkim mówimy, to wtedy w każdym momencie możemy to zrobić. Tym niemniej wiadomość jest o tyle dobra, że mieliśmy mało, mamy trochę więcej, bo przybyło nam w sumie 38 086,50 zł do dyspozycji dla programu na rok 2021. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi.
Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Proszę, radna Wolak. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie do Pana Wójta. W programie mamy przewidzianym, znaczy jeden z punktów tego programu to jest nadzór nad działalnością, doposażenie, finansowanie świetlic na terenie gminy i tam jest zwiększenie. W programie mamy też spore zwiększenie w przypadku organizacji finansowania różnych form spędzenia wolnego czasu dla spędzenia wolnego czasu. Zgodnie z treściami profilaktycznymi, przepraszam, na wyjeździe, obozy, zimowe, letnie biwaki. Pytanie mam do Pana Wójta, to jest temat, który już niejednokrotnie poruszałam, to jest temat świetlic i okres pandemiczny. Czy mamy plan awaryjny na to, że możemy mieć ograniczony dostęp do pas noclegowych, możemy mieć ograniczone też decyzyjność rodziców, czy wysyłać dzieci, czy nie wysyłać młodzież. I kolejna rzecz, która też może wpłynąć na to, że nie będziemy mogli zorganizować wyjazdowych, tej formy czasu spędzenia dla dzieci wyjazdowego, to że po prostu no, nie będzie chętnych, tak? Rodzice nie będą chcieli wysłać w tych trudnych czasach dzieci na takie wyjazdy. Pytanie, czy mamy jakąś koncepcję organizacji czasu dla dzieci tutaj na terenie gminy w świetlicach? Dziękuję Pani Radny. Proszę Radny Bujak. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Praktycznie pytanie moje brzmi bardzo podobnie jak koleżanki Bernadety. Skoro mamy ten już zwiększony ten budżet o te 30 parę tysięcy, to ja bardzo bym prosił, żeby mimo wszystko, jeżeli będzie tylko taka możliwość, żeby te pieniążki jednak wykorzystać, bo ta młodzież i te dzieciaki naprawdę na pewno z tego by skorzystali, bo no wiadomo jaka sytuacja jest teraz, pozamykani, nie uczestniczą w tych zajęciach szkolnych, to może w jakiejś tej innej formie mogliby właśnie, może wakacje, bo tutaj Pan Minister daje nam jakąś nadzieję, że może w wakacjach zostanie coś tu poluźnione. Bardzo bym prosił, żeby już myśleć nad programami, żeby te pieniążki znowu nam nie przeszły na następny rok. Dziękuję. Dziękuję radnemu. Proszę Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, więc zacznę od punktu jakby drugiego, czyli od Pana Radnego Bujaka, więc tych pieniędzy, które zostało z tamtego roku jest niewiele, bo to jest 8 tysięcy złotych z groszami niewykorzystane. To przy tak trudnym roku to okazuje się, żeśmy dobrze gospodarowali tym programem. Natomiast i oczywiście zasadnym jest, żeby wykorzystywać co do złotówki. To jest naturalna kolej rzeczy, tym niemniej życie weryfikuje nasze zamiary na każdym kroku. I teraz druga odpowiedź dla Pani Radnej, Pani Bernadetti. Więc rzeczywiście trzeba by się dobrze zastanowić, tutaj sprawę stawiam za otwartą, odnośnie wykorzystania tych środków pod konkretne rozwiązania, czy to świetlicowe. Ja w zanadrzu mam taki ten program, który się sprawdził w tamtego roku. Nie wiem, czy to będzie możliwe, żeby te dzieci pokrzywdzone tegoroczną sytuacją, mam nadzieję, tą, że dzieci ani nie korzystały z sali sportowej, ani nie korzystały z basenu tak naprawdę, lub jeżeli to w wersji szczątkowej, żeby tym dzieciom stworzyć możliwości, o ile będą warunki w okresie wakacyjnym, żeby te dzieci mogły skorzystać z nauki pływania, żeby te dzieci mogły skorzystać po prostu z bycia razem na sali sportowej, na pływalni, czy też na boiskach, jakie tutaj się pojawią. Natomiast świetlice, owszem, tak, sprawa, temat kupuje, tym niemniej każde propozycje od Państwa kupuje podwójnie. Nie wiem, czy zadowoliłem swoją odpowiedzią Państwa, ale jest program, mamy pieniądze, spróbujmy przy wielu okazjach, czy najbliższych komisjach, czy spotkaniach formalnych, nieformalnych, pewne rzeczy podpowiedzieć, żebyśmy te pieniądze mogli wykorzystać jak najbardziej efektywnie, z tendencją na naszym terenie, co jest oczywiste, bo wysyłanie dzisiaj dzieci w nieznane, nad morze, w góry, to na pewno rodzice będą się dwa razy zastanawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Wójtowi. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos?
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. W głosowaniu udział wziął 12 radnych, 12 jest za. Jednogłośnie projekt przechodzi. Uchwała otrzymuje numer 24184-21. I projekt numer 7 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Smolas oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Proszę panie wójcie. A więc uchwała Rady Gminy Smolasie z dnia 13 kwietnia 2021 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Smolas oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych zwane dalej zasadami określają. Pierwsze. Procedury i tryb nabywania nieruchomości przez gminę do gminnego zasobu nieruchomości od osób fizycznych, Skarbu Państwa i innych osób prawnych. Dwa. Sposoby i tryb zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości na rzecz osób fizycznych, Skarbu Państwa i innych osób prawnych poprzez sprzedaż, darowiznę, zamianę, oddanie w użytkowanie wieczyste. 3. Warunki i zakres obciążania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, a więc użytkowanie, hipoteka, służebność na rzecz osób fizycznych, Skarbu Państwa i innych osób prawnych. Paragraf 2. Obrót nieruchomościami, o których mowa w paragrafie pierwszym. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym dotyczy wszystkich nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 2. Wójt gminy gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości z zachowaniem obowiązujących ustaw oraz zasad określonych w treści niniejszej uchwały. Paragraf 3. Nabycie nieruchomości na rzecz gminy od osób fizycznych, Skarbu Państwa i innych osób prawnych następuje w szczególności w drodze. Pierwszy. Zakupu nieruchomości z wniosku właściciela lub w wyniku starań podjętych przez wójta gminy, gdy są one niezbędne do realizacji celów publicznych i zadań własnych gminy. 2. Nabycia w drodze pierwokupu. 3. Przyjęcia darowizny, spadku, zapisu lub zamiany. 4. Oddania w użytkowanie wieczyste. 2. O nabyciu nieruchomości na rzecz gminy Smolas decyduje wójt gminy w formie zarządzenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego z zastrzeżeniem w paragrafie 4 ustęp 3. Paragraf 4. Pierwsze. Odpłatne nabycie nieruchomości następuje po cenach średnich stosowanych w obrocie gruntami w gminie ustalonych w wyniku negocjacji bądź na podstawie wyceny nieruchomości. Uzgodnienie ceny i spisanie protokołu z przeprowadzonych negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. 3. Nabycie nieruchomości, o której ustalona cena przekracza 30 tysięcy złotych, wymaga zgody Rady Gminy. Paragraf 5. Punkt 1. Zbycie nieruchomości na rzecz osób fizycznych, Skarbu Państwa i innych osób prawnych może nastąpić w formach określonych w paragrafie 1 punkt 2. 2. Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste następuje na podstawie zarządzenia wójta gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego w drodze przetargu lub w formie bezprzetargowej, o ile przepis szczegółowy tak stanowi, z zastrzeżeniem określonym w ustępie 3. 3. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, której przekracza 30 tysięcy złotych, wymaga zgody Rady Gminy. Paragraf 6. Punkt 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości wchodzący w skład zasobu nieruchomości gminy na czas oznaczony. 2. Jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 gmina zamierza zawrzeć z tą samą stroną kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, czynności tych dokonuje wójt bez zgody Rady Gminy, lecz okres kolejnej umowy nie może przekroczyć 3 lat. 3. Stawki czynszu dzierżawnego ustala wójt stosownym zarządzeniem. Paragraf 7. W
Punkt pierwszy. Nieruchomości stanowiące zasób gminy mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób fizycznych i osób prawnych na podstawie zarządzenia wójta gminy. Dwa. Gmina może zabezpieczyć hipoteczne wierzytelności wynikające z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na cele publiczne gminy związane z realizacją zadań własnych gminy. Hipoteczne zabezpieczenia wymaga zgody Rady Gminy. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Traci moc uchwała nr 272/02 Rady Gminy w Smolasie z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości gminy Smolas oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Jeżeli można, panie przewodniczący, to również dwa zdania wyjaśnienia. Gwoździem tej uchwały jest to, że poprzednia uchwała była z roku 2002. I ceny nieruchomości się tak drastycznie do dnia dzisiejszego zmieniły, że nie jest możliwe obracać, nawet sprzedając jedną działkę, prawda, bez każdorazowej ingerencji Rady Gminy tu na Smolasie. By to oczywiście zakłóciło porządek pracy. Myśmy przyjęli wcześniej 10 tysięcy, dzisiaj działka trzyarowa na pewno pewnie by przekroczyła 10 tysięcy złotych, jeżeli jest położona gdzieś w Smolasie, pewnie i w innych wioskach też, bo nieruchomości są dość w cenie. Oczywiście nie zawsze się udaje je sprzedać, nie zawsze są położone w centrum miejscowości, czy też w pełni uzbrojone. Tym niemniej proponowana uchwała ma na celu uporządkowanie stanu prawnego, jako że tamta uchwała to jest rok 2002. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę bardzo. Proszę, radna Wolak, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, kilka pytań. Pan wójt powiedział, że mamy wzrost cen nieruchomości i dotychczasowa kwota, która była w uchwale 10 tysięcy złotych, nie zabezpiecza jakby bieżącego funkcjonowania wójta. Wzrost cen nieruchomości, owszem, zgadza się, ale też i wartość i znaczenie nieruchomości bardzo wzrosło, więc to też musimy wziąć pod uwagę, bo 30 tysięcy złotych to jest 6-8-arowa, przepraszam, działka, którą w tej cenie można na terenie Smolasu czy w ościennych miejscowościach na terenie gminy nabyć. Więc tu się trzeba nad tym zastanowić. Do tej pory, w dotychczasowej, że tak powiem, pracy w Radzie naszej, raz, o ile sobie dobrze przypominam, chyba że moja pamięć mnie zawodzi, Rada podejmowała uchwałę w temacie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości powyżej 10 tysięcy. To było zbycie nieruchomości tej sklepu w kierunku, na początku Smolasu, jak to się mówi. Więc tylko raz, więc nie rozumiem, skąd ten wniosek i skąd taka tutaj zmiana tej kwoty. Tyle pani? Tak, tak. Ja czekam na odpowiedź, bo to będzie prawdopodobnie kolejne pytania jeszcze moje spowoduje, ale czekam na odpowiedź. To proszę panie wójcie. Porządkując gospodarkę nieruchomościami, które jeszcze mamy na gminie, czy to sprzedaży działki, czy w Częsówce, czy w Porębach Dymarskich, czy w Ostrowach Baranowskich, dobrze by było mieć, powiedzmy, tą uchwałę, która by przyjęła ceny aktualne. Nie jest sytuacją trudną, że utrzymujemy 10 tysięcy, bo to można
się tylko przedłużać sprawy przetargów, sprawy zlecania wyceny, prawda? Bo to się wiąże z tym, że chcieliśmy jeszcze w tym roku te działki, w tym czy następnych, ktokolwiek by tu nie był, po prostu uporządkować. To tylko taki cel jest, prawda? Przede wszystkim chodzi o upłynnienie sprzedaży ewentualnych naszych nieruchomości, które mamy do zbycia. Dziękuję wójtowi. Proszę bardzo. Stanisław Siembor, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, czy do 30 tysięcy, bo tak w kwestii upewnienia się, do 30 tysięcy, czy do 10 tysięcy, tak jak było do tej pory, na sprzedaż działek dalej ta procedura przetargowa czy ofertowa obowiązuje, czy to jest już po prostu według innych kryteriów, czyli na zasadzie wyceny działki na podstawie, no przyjmijmy, opinii rzeczoznawczej, czy wyceny takiej przez rzeczoznawcę i oczywiście na tej podstawie jest sprzedaż już bez przetargu, bez procedury przetargowej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę radna Polak. Dziękuję bardzo. To ja mam pytanie w temacie już samej uchwały. W paragrafie 5 uchwały w punkcie 2 mówimy: sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste następuje na podstawie zarządzenia wójta gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego w drodze przetargu lub w formie bezprzetargowej, o ile przepis szczegółowy tak stanowi, z zastrzeżeniem określonym w ustępie 3. Co z dzierżawą? Zapomnieliśmy tutaj o dzierżawy. Sprzedaż lub oddanie, dobrze, to jest 30 tysięcy, ok. Stawki czynszu dzierżawnego. Rozumiem, że zgodnie z paragrafem 6, punkt 2, który brzmi, przypomnę tutaj Państwu, zresztą macie to Państwo przed oczami, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony gmina zamierza zawrzeć z tą samą stroną kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, czynności tych dokonuje wójt bez zgody rady, lecz okres kolejnej umowy nie może przekraczać 3 lat, czyli tak naprawdę co 3 lata cyklicznie możemy przedłużać z tymi samymi, z tym samym dzierżawcą umowę. Stawki czynszu są zatwierdzane przez wójta stosownym zarządzeniem. Państwo się zastanowią, radni, czy chcemy podjąć taką uchwałę, bo ja się głęboko zastanawiam nad tym, czy chcemy podjąć uchwałę, w której tak naprawdę oddajemy kontrolę jako rada nad tym, jak działki są nabywane i jak działki są zbywane. Do tej pory raz żeśmy podejmowali uchwałę w tym zakresie i wydaje mi się, że nie obciąża to nazbyt nas jako radnych, naszej pracy, nas tutaj nie wymaga to zbyt dużo, żebyśmy pozostawili tą dotychczasową kwotę w uchwale dotyczącej sprzedaży i nabywania nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej. Proszę radny Andrzej Wujak. Panie wójcie, panie przewodniczący, szanowna rado. Czy na dzień dzisiejszy, panie wójcie, mamy jakąś listę tych działek właśnie do tej kwoty 30 tysięcy, że tak powiem, już przygotowanych do sprzedaży? Bo pytanie pani radnej właśnie, ile tych działek będzie, którymi będziemy musieli się zajmować na tej radzie, tak faktycznie. Czy mamy taką listę sporządzoną, czy jest już taka lista, czy jeszcze nie mamy? Dziękuję. Dziękuję radnemu. Tyle. Jeszcze ktoś? Nie, to proszę pani wójcie. Oczywiście, że tak. Więc trzeba tak szybciutko po kolei, że wzrost cen nieruchomości nastąpił, nie ulega oczywiście dyskusji. Procedura przetargowa, tu ustawa mówi bardzo wyraźnie, co można, a czego nie wolno, prawda? Oczywiście te przepisy, które tu wprowadzamy, są też dość, wbrew pozorom, bardzo, bardzo rygorystyczne. Lista działek. Oczywiście my, porządkując gospodarkę, wyszukujemy cały czas, komunalizujemy to, co się jeszcze da.
Tym niemniej mogę przygotować na najbliższą sesję to, co mamy do sprzedaży jeszcze na terenie gminy Cmolas, co ma jakiś sens, dlatego że przygotować listę działek, czy tam powiedzmy nieruchomości generalnie i zlecać na hura wyceny, to nie ma sensu, bo to nigdy nie trafi się akurat z gustami ludzi. Natomiast ja zrozumiałem, że padł wniosek konkretny, żeby ceny, znaczy przepraszam, kwoty nie podnosić. Czy tak, pani radna Bernadette, to tak zrozumiałem? To myślę, że to zamknie dyskusję i sprawa, i tego się trzymajmy. Dziękuję panu wójtowi. Proszę pani Golak. Jest wniosek, proszę przegłosować. Także ja składam wniosek formalny o utrzymanie dotychczasowej kwoty w wysokości 10 tysięcy złotych. Tak, 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 tak. To jest jedną stronę, jedną i drugą. Wartość przekracza. Nie wiem. Jak to powiedzieć? Mamy kwoty w wysokości 10 tysięcy złotych. Nie, nie zależy. Jako wasza wola. Nie, nie zależy. No tak, złośna. Jeszcze drugi wiosek. Teraz. Co? No, ogłoszę. Szanowni Rado, ogłaszam 5 minut przerwy. Za ten czas przygotuję sobie ten wyraz.
Przewieczyło się. Już gotowy. Wznawiam posiedzenie. Przystępujemy do głosowania. Proszę przeczytać wniosek. Wniosek pani Bernadety Wola-Posłuszny o utrzymanie kwoty 10 tysięcy złotych w paragrafie 4 ust. 3 i w paragrafie 5 ust. 3. Tak jest pani radna? Jak się zgadza pani radna, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 12 jest za. Także wniosek przeszedł jednogłośnie. Teraz przystępujemy do głosowania uchwały.
To była uchwała? Numer 7. Numer 7, tak. Teraz będzie 8. W sprawie, przystępujemy do głosowania uchwały, to w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Cmolas oraz ich wydzierżawiania na, lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan przewodniczący? A co się znowu stało? Jest za, 12 wyskoczyło. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 12 jest za, także projekt przechodzi jednogłośnie. Uchwała otrzymuje numer 24-180/21. Następny projekt uchwały numer 8 w sprawie przyjęcia sołectwa Ostrowy Tuszowskie do podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2021-2025. I tu pewno zreferuje nam ja. Pan wójt. Tak. Proszę bardzo, panie wójcie. Uchwała Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 kwietnia 2021 w sprawie przyjęcia sołectwa Ostrowy Tuszowskie do podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2021-2025 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się sołectwo Ostrowy Tuszowskie do podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2021-2025 i zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji programu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, z tego programu, czyli podkarpackiego programu odnowy wsi na lata już minione, korzystały takie miejscowości jak Cmolas czy też Ostrowy Baranowskie. I również chodzi o to, żeby kolejna wioska, jeżeli takie ma chęci, a taką chęć oczywiście pan sołtys wyraził, no to jest szansa, żeby do tego programu się załapać i jakieś pieniądze otrzymywać czy też się ubiegać. Nie zawsze jest to pewne, że dostaniemy. I żebyśmy mieli jasną sytuację. Na dzień dzisiejszy nie są to pieniądze duże. Są to pieniądze rzędu 10 czy tam kilkanaście tysięcy złotych, ale każdy pieniądz jest potrzebny. Dlatego też uważam, że warto, żeby któraś z naszych wiosek do takiego programu odnowy wsi należała. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Proszę. Otwieram dyskusję w tym temacie. Kto zechce zabrać głos? Proszę bardzo. Nie ma chętnych? Nikt się nie... Jest. Proszę, radny Piechota. Szanowni Państwo, moje pytanie do pana wójta. Rozumiem, że możemy coś z tego wyciągnąć, a zwłaszcza Ostrowy. A pytanie, my jako gmina, ile będziemy musieli ewentualnie dopłacić do tych pieniążków, które wyciągniemy jeszcze? Dziękuję. Dziękuję radnemu. Odpowie pan wójt? Naturalnie, że tak. Proszę. Prawda jest taka, że otrzymując 10 tysięcy, dokładamy czasami 20 do tego interesu, czasami 30, no to już rada decyduje. Ale generalnie nie są to duże pieniądze, ale mogą być jakby wzbogaceniem funduszu sołeckiego, bo to zawsze te kilkanaście tysięcy nie z budżetu, ale spoza budżetu wpływa lub coś można za te pieniądze po prostu w danej miejscowości zrobić. Nieduże pieniądze, ale uważam, że warto. No może się poprawi sytuacja w nowym jakby rozdaniu, również jeżeli chodzi o finanse unijne, być może, że tam będzie to połączenie. Zobaczymy. Ja uważam, że warto spróbować. Dziękuję panu wójtowi. Czy jeszcze ktoś głos chce zabrać? Nie? To przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. O, wszystko wyskoczyło. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 12 za. Projekt przechodzi jednogłośnie. Uchwała otrzymuje numer 186/21.
I następny projekt uchwały numer 9 w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Ostrowy Tuszowskiej. Proszę Panie. Uchwała Rady Gminy w Smolasie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Ostrowy Tuszowskie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się sołecką strategię rozwoju wsi Ostrowy Tuszowskie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo otrzymali sołecką strategię rozwoju wsi Ostrowy Tuszowskie na lata 2020-2025. Są tu podstawowe sprawy zawarte w tej strategii. Strategia nie jest raz na zawsze, ją można zawsze czy też cyklicznie upiększać, rozbudowywać i wnosić pewne rzeczy. Tym niemniej, żebyśmy dzisiaj w tym roku mogli złożyć wniosek aplikacyjny o te pieniądze, o których wcześniej mówiłem, to powinniśmy należeć, co zresztą Rada przed chwilą uchwaliła, do podkarpackiego programu. Miejscowość powinna mieć przyjętą strategię rozwoju wsi. Ostrowy Tuszowskie są bardzo piękną wioską, ładnie położoną, z dużą infrastrukturą. Tym niemniej każdy pieniądz jest potrzebny. Wiele rzeczy można jeszcze w Ostrowach zrobić, żeby upiększyć, prawda? Nawet nie za duże pieniądze, ale jednak warto zadbać. Dlatego też proszę o przyjęcie tej strategii rozwoju wsi. Jeszcze raz podkreślę, że ten rok był specyficzny, jest specyficzny. Nie było takiej pełnej, powiedzmy, konsultacji, jakbyśmy chcieli, bo wiele rzeczy się ustalało, czy też uzgadniało na telefon, prawda? To już rola bardziej sołtysa. Tym niemniej myślę, że warto przyjąć, a ewentualnie będą spośród mieszkańców nowe pomysły, zawsze można dookoptować. Dziękuję panu wójtowi. Czy ktoś zechce zabrać głos w tym temacie? Proszę, radny Bujak. Panie wójcie, panie przewodniczący, szanowna rada, ja tutaj tylko króciutko chciałbym pogratulować. Tutaj na ręce składam przedstawicieli sołectwa Ostrowy Tuszowskiej, pani Eweliny, pani Ryszarda, za napisanie takiej strategii. Dla mnie to, tak że tak powiem, jest taka nowość i bardzo tutaj właśnie jest napisane i myślę, że inne pozostałe sołectwa, które jeszcze nie przystąpiły do tego projektu, w najbliższym czasie przystąpią i będą się wzorować właśnie na tej napisanej strategii przez Ostrowy Tuszowskie. Dziękuję. Dziękuję radnemu. Czy ktoś jeszcze zabiera głos? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Ostrowy Tuszowskiej. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 radnych wzięło udział w głosowaniu, 12 za. Projekt przechodzi jednogłośnie. Uchwała otrzymuje numer 124, 187 przez 21. I uchwała numer 10 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Smolarz na lata 2021-2030. Proszę pani skarbnik. Projekt uchwały nr 26 przez 21 Rady Gminy w Smolarzu z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Smolarz na lata 2021-2030. Podstawa prawna i uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2021 rok uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Smolarz na lata 2021-2030, ustalając dochody i wydatki na 2021 rok w następujących wysokościach. Dochody budżetu gminy Smolarz w kwocie 41 673 941 groszy w rozbiciu na bieżące i majątkowe oraz wydatki budżetu gminy Smolarz w kwocie 43 367 746 groszy w rozbiciu na bieżące i majątkowe.
Paragraf drugi. Określa się wieloletnią prognozę finansową gminy Cmolas na lata 2021-2030 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2021-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Do załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą budowa sali gimnastycznej w Jagodniku. Zadanie realizowane będzie w okresie 3 lat od 2021 do roku 2023. Łączne nakłady finansowe zadania to 3 157 139 zł. W rozbiciu na lata rok 2021 224 825 zł, rok 2022 1 124 628 zł, rok 2023 1 807 686 zł. Upoważnia się wójta gminy Cmolas do zaciągania zobowiązań wynikających z wyżej wymienionego przedsięwzięcia do kwoty. W roku 2022 1 124 628 zł, w roku 2023 1 807 686 zł. Paragraf czwarty. Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę bardzo. Nie ma chętnych? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za tym projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 12 jest za. Projekt przechodzi jednogłośnie. Uchwała otrzymuje numer 24188/21. I następny projekt to jest w sprawie zmian budżetu gminy. Proszę panią skarbnik. Projekt uchwały Rady Gminy z dnia 13 kwietnia w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. Podstawa prawna i uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 1 943 537 zł do kwoty 44 239 301 zł i 40 groszy w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe. Zwiększenia planu dochodów dokonujemy w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w paragrafie 097 wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie planu na wpłaty wpływające przede wszystkim za refundację ogrzewania oraz inne wpływy 10 tysięcy złotych. W dziale 754 bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa kwota 200 tysięcy w ochotniczych strażach pożarnych. W paragrafie 633 jest to dotacja celowa na remont i modernizację budynku Centrum Wsi Kultury w Porębach Dymarskich. Jest to zmiana klasyfikacji. W dziale 758 różne rozliczenia w dochodach bieżących. Zwiększamy plan dochodów o część oświatową subwencji ogólnej 178 431 zł, jest to zgodnie z otrzymanym, zwiększenie zgodnie z otrzymanym pismem oraz w rozdziale 758-16 wpływy do rozliczenia, zmiana klasyfikacji dochodów ujętych odnośnie środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, kwota 400 tysięcy zł. W dziale 801 oświata i wychowanie, 801-01 w szkołach podstawowych, w dochodach majątkowych, w paragrafie 633 zadanie na wprowadzone dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Hadykówce, kwota 149 984 zł oraz budowa siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Częsówce 31 573 zł. Również modernizacja wraz z rozbudową sprawnościowego placu zabaw przy szkole podstawowej w Jagodniku 121 597 zł. Ogółem zwiększenie planu dochodów w oświacie 532 630 zł. W rozdziale 801-03 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Jest to kwota 179 462 zł. Natomiast w rozdziale 801-04 przedszkola dotacja otrzymana również na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 50 014 zł.
W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w dochodach bieżących zwiększamy plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów. Jest to kwota z tytułu dotacji otrzymana na stypendia dla uczniów 72 355 zł. W dziale 926 kultura fizyczna w obiektach sportowych w dochodach majątkowych. Jest to dotacja wprowadzona na budowę sali gimnastycznej w Jagodniku 112 412 zł oraz remont tutaj pływali w Cmolasie 417 709 zł. W rozdziale 926-95 pozostała działalność. Wprowadzamy dotację zgodnie z otrzymanym pismem na program powszechnej nauki pływania Umiem Pływać, kwota 20 tysięcy złotych. Ogółem zwiększenia dochodów 1 943 537 zł. Zmniejszamy dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 2 565 360 zł do kwoty 41 673 941 zł i 40 groszy w rozbiciu na bieżące i majątkowe. Zmniejszenia planu dochodów dokonujemy w dziale 754 w ochotniczych strażach pożarnych. Jest to dotacja w kwocie 200 tysięcy. Przedtem było zwiększenie dochodów, teraz jest zmniejszenie, jest to zmiana klasyfikacji na tym zadaniu. W dziale 758 różne rozliczenia planu dochodów zmniejszamy plan dochodów o kwotę 1 554 837 zł. Jest to zmniejszenie planu dochodów na zadaniu instalacje fotowoltaiczne na terenie gminy Cmolas 400 tysięcy, jest to zmiana klasyfikacji oraz na zadaniu budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Jagodniku oraz rozbudowa placu zabaw pierwszy etap 1 154 837 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie w szkołach podstawowych zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym rozbudowa szkoły podstawowej w Hadykówce oraz budowa boiska wielofunkcyjnego pierwszy etap 214 tysięcy. W dziale 926 kultura fizyczna w obiektach sportowych w dochodach majątkowych zmniejszenie planu dotacji na zadaniu remont krytej pływali w Cmolasie 596 523 zł, zmiana klasyfikacji. Ogółem zmniejszenie dochodów 2 565 360 zł. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 1 498 509 zł i 50 groszy w rozbiciu do kwoty 45 397 676 zł 64 grosze w rozbiciu na bieżące i majątkowe. Zwiększenia planu wydatków dokonujemy w dziale 400 jako dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie, dopłata do cen wody 68 717, jest to zabezpieczenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych od czerwca do końca roku 2021. W dziale 600 transport i łączność zwiększenie w drogach publicznych gminnych w paragrafie 400 o 150 tysięcy. Jest to zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, remonty, zakupy różnego rodzaju kruszywa i różnych rzeczy, które są potrzebne do utrzymania tych dróg z terenu gminy o 150 tysięcy złotych. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 705 gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 450.0 pozostałe podatki na rzecz budżetu samorządu terytorialnego zwiększenie o 730 zł. W dziale 750 administracja publiczna w pozostałej działalności zwiększenie o 101 tysięcy złotych. Jest to w paragrafie 421 zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 1000 zł. Jest to przede wszystkim zwiększenie planu na zakup map do celów projektowych oraz w paragrafie 400 na opracowaniach projektowych zwiększenie o 100 tysięcy złotych. W 754 dziale bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa w obronie cywilnej zwiększenie o kwotę 2474 zł w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji. W dziale 801 oświata i wychowanie w szkołach podstawowych zwiększenie planu wydatków na zadaniu modernizacja wraz z rozbudową sprawnościowego placu zabaw przy szkole podstawowej w Jagodniku 243 195 zł oraz boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Hadykówce 300 tysięcy zł. Ogółem zwiększenie w oświacie na tych zadaniach 543 195 zł. W dziale 851 ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w wydatkach bieżących w paragrafie 400 zgodnie z programem alkoholowym zwiększenie o 38 886 złoty 50 groszy.
W dziale 854 edukacyjno-opiekowo-wychowawcza, pomocy materialnej dla uczniów, zwiększenie planu wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów zgodnie z otrzymaną dotacją oraz zabezpieczeniem wkładu własnego na to zadanie. Kwota 80 395 zł. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w gospodarce ściekowej i ochronie wód, zwiększenie planu na dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie jako dopłata do cen ścieków 36 400 zł, zabezpieczenie dotacji od czerwca do końca roku 2021. I w wydatkach majątkowych zwiększamy plan na zadaniu budowa 4 odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cmolas. Przede wszystkim chodzi tu o zakup pomp ściekowych oraz promocja zadania w ramach tego projektu 50 000 zł. W dziale 926 kultura fizyczna w obiektach sportowych zwiększamy plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym. Budowa sali gimnastycznej w Jagodniku 224 825 zł oraz remont krytej pływalni w Cmolasie 161 887 zł. W rozdziale pozostała działalność. Zgodnie z otrzymaną dotacją wprowadzamy wkład własny na program powszechnej nauki pływania 40 000 zł. Ogółem zwiększenia wydatków 1 498 509 zł i 50 groszy. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 2 029 930 zł do kwoty 43 367 746 zł 64 grosze w rozbiciu na bieżące i majątkowe. Zmniejszenia dokonujemy w dziale 754 obrona cywilna w paragrafie 417 2474. Jest to zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej. Były zwiększenia po stronie wydatków w takiej samej kwocie. W dziale 758 różne rozliczenia. Zmniejszamy rezerwy celowe i ogólne na kwotę 105 117 zł. Była tutaj zabezpieczona do wprowadzenia ta dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych, która w uchwale budżetowej została tylko do maja zabezpieczona. Dlatego zmniejszam rezerwę celem zabezpieczenia tej dotacji w tych dwóch rozdziałach dla Zakładu Usług Komunalnych. W dziale 926 kultura fizyczna w obiektach sportowych zmniejszamy plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jagodniku oraz rozbudowa placu zabaw etap pierwszy 1 618 339 zł. W dziale 801 oświata, w rozdziale oświata i wychowanie na wydatkach inwestycyjnych zmniejszam plan wydatków na zadaniu rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hadykówce oraz boiska wielofunkcyjnego pierwszy etap 304 tysiące zł. Ogółem zmniejszenia wydatków 2 029 930 zł. Paragraf drugi. Ustala się dotację przedmiotową jako dopłatę do wody i ścieków dla zakładu budżetowego w kwotach do 1 metra sześciennego wody przyjmując 0,62 zł, przyjmując 190 tysięcy metrów sześciennych. W kwocie na 7 miesięcy jest to kwota 68 717 zł. Natomiast do 1 metra ścieków 0,48 zł, przyjmując na 7 miesięcy jest to kwota 36 400 zł. Paragraf trzeci. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 90 402 zł 50 groszy do kwoty 1 693 805 zł 24 grosze. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 90 402 zł 50 groszy do kwoty 3 103 825 zł i 24 grosze. Źródłem przychodów ustala się kredyt bankowy długoterminowy zwiększony o kwotę 90 402 zł 50 groszy do kwoty 3 103 825 zł i 24 grosze. Na zaciągnięcie kredytów i pożyczek w paragrafie 952 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy zwiększony o kwotę 90 402 zł i 50 groszy do kwoty 1 693 805 zł i 24 grosze. Zwiększa się limity zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 90 402 zł i 50 groszy do kwoty 1 693 805 zł i 24 grosze. Szczegółowe pozycje przychodów według klasyfikacji budżetowej określi załącznik nr 2. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę bardzo. Proszę pani radna Wolak.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytanie w zakresie środków, które są w zwiększeniu i w zmniejszeniu. To są środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Tutaj jest mowa o kwocie 400 zł. Pan wójt na początku sesji wspominał o kwocie 700 tysięcy. Przepraszam, jest tak, tu mamy 400 tysięcy, a pan wójt wspominał o kwocie 700 tysięcy, więc skąd ta różnica? Kolejne moje pytanie. To jest w części zwiększenia wydatków gminy. To jest ta część 4300, to jest 750. Zakup usług pozostałych, opracowania projektowe. Chciałabym wiedzieć 100 tysięcy, jakie opracowania projektowe. Dalej mam pytanie, co rozumiemy w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, co rozumiemy, bo mamy taki wydatek zakup pomp ściekowych oraz promocja zadania w ramach projektu. Co rozumiemy przez promocję zadania, bo dla mnie to jest trochę takie enigmatyczne. Tu mamy wydatek 50 tysięcy. I ostatnie moje pytanie. W paragrafie drugim, ustalając dotację przedmiotową, dopłata za wodę i ścieki, ustalamy na kolejne 7 miesięcy, tak, czyli do końca roku, gdzie w uchwale z 12 listopada 2020 roku mowa była o stawkach na rok 2021 od 1 stycznia do 31 grudnia. Czy to znaczy, że nie zostały na to w budżecie zabezpieczone środki? Znaczy ja odpowiem po kolei, a potem na rzecz będzie mówić. Więc tak, jeśli chodzi o to zadanie 400 tysięcy po stronie dochodów, to jest tak, z Funduszu Rozwoju Środków Inwestycji Lokalnych jest to dotacja na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach znajdujących się na terenie gminy Smolensk. I to ta kwota 400 tysięcy to nie jest coś nowego wprowadzone, bo ta kwota była w uchwale budżetowej. My żeśmy tak pierwotnie przyjęli po stronie dochodów 400 tysięcy złotych i po stronie wydatków to zadanie jest na kwotę 553 080 zł, ponieważ jeszcze nie ma rozstrzygnięć przetargowych ani nic w tym temacie na tym zadaniu. Ja nie korygowałam i nie wprowadzałam dopiero co otrzymanej kwoty tej nowej 700 tysięcy. Zrobię to, jak będzie po procedurach przetargowych na te zadania, wtedy wprowadzę aktualną kwotę po dochodach, po wydatkach, żeby to po prostu miało i ręce i nogi, bo ja teraz wprowadzę 700 tysięcy po stronie dochodów, będę jak gdyby zbywał mi 300 tysięcy, a jak potem mi się zadanie podniesie, to będę musiała zwiększać deficyt kosztem prowadzenia planu wydatków zwiększonego na to zadanie. Okay. Dobrze. Tak, drugie pytanie. Opracowania projektowe. Już 100 tysięcy. 100 tysięcy w tej kwocie to podobno jest tu zaplanowany wykaz opracowań projektowych. Projekty na poprawa bezpieczeństwa przy obiektach szkolno-basenowych, projekty na oświetlenie dróg gminnych, jest to 7 odcinków do projektowania i projektu parkingu przy przystanku kolejowym oraz kolejne projekty na wymianę lamp ulicznych na terenie gminy. Coś bardziej szczegółowego to może pan wójt. Tak, i kolejne pytanie. Kolejne pytanie, 901, wprowadzamy zadanie zakup pomp ściekowych oraz promocja zadania. W ramach tego zadania, i tam się też liczyły punkty, to było też ważne, jeśli chodzi o to, jest to promocja tego zadania w ramach zakupu folderów i różnego takiego typu rzeczy i opracowania takie różne, które by promowały to zadanie. Powiem szczerze, nie rozumiem. W ramach promocji tego zadania jest zaplanowane opracowanie folderów, które jak gdyby będą pokazywały wykonanie tego zadania i to za realizację i to wykonanie tego zadania. Takie były zapisy w projekcie w ramach tego po prostu składanego wniosku. Tak, aha, i jeszcze dotacja dla ZUK-u. Dotacja dla ZUK-u w projekcie
w projekcie uchwały budżetowej była przyjęta na cały rok. W ślad za tym była ta uchwała listopadowa, która przyjmowała stawki dotacji do wody i do ścieków na cały rok. Jednak potem zgodnie z opinią RIO ZUK nie miał przyjętych, zatwierdzonych taryf wodnych tylko do maja. I te rzeczy zostały zmienione w uchwale budżetowej, gdzie tam w opisie zaznaczyłam, że na początku, na razie uchwalamy do 31 maja. Teraz mają zatwierdzone taryfy, kierownik się zwrócił o zabezpieczenie dotacji do końca roku. Dlatego te zmiany. Dziękuję. Czyli kosmetyka. Tak. Wszystko, pani radna? Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję radnej. Proszę radny Siembor. Ja mam pytanie odnośnie paragrafu, to znaczy tak, kultura fizyczna 926 to jest w wydatkach i chodzi mi o remont krytej pływalni, a konkretnie tam była większa kwota w przychodach zakładana, to myśmy nie dostali tej jakiegoś tam dofinansowania zewnętrznego. To jest pierwsze pytanie i drugie, co jest planowane w tej kwocie, czy to jakieś tylko bieżące, cząstkowe remonty, czy to jakiś etap pierwszy pod już taką konkretniejszą inwestycję remontową na tym obiekcie. Dziękuję. Dziękuję radnemu. Pan wójt. Proszę uprzejmie. Myśmy mówili na, nie pamiętam której komisji, że zresztą była tu obecna pani dyrektor OWiR-u, która mówiła o konieczności wykonania remontu, jako że ta pływalnia nasza ma ponad 20 lat i w związku z powyższym niektóre jej elementy wymagają rzeczywiście remontu i to takiego porządniejszego. My oczywiście złożyliśmy wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Sportu o wsparcie tego remontu. Czekamy na rozstrzygnięcie. Dzisiaj jest trudno o pieniądze, tym niemniej tam, gdzie tylko jest szansa, tam wnioski aplikacyjne składamy. Dlatego też remont, uważam, pływalni jest bardzo zasadny i potrzebny. Dziękuję panu wójtowi. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Jeżeli nie ma chętnych do zabierania, przystępujemy do głosowania. A gdzie go miałem? A mam pod ręką, a ja to wpisałem. Wyprzedziłem coś. To jest projekt numer 12, tak? Tam zapisane? No. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dopłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. To mój obowiązek. Proszę. Uchwała Rady Gminy w Smolaście z dnia 13 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dopłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 24 ustęp 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 157/20 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie określenia stawek dopłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zmienionej uchwałą nr 178/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Stawki dopłat, o których mowa w paragrafie pierwszym, uchwala się na okres od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Paragraf 2 uchwała w życie z dniem podjęcia. To jest, Wysoka Rado, dokładnie to, cośmy przed chwilą przegłosowali w zmianach w budżecie. Czyli podtrzymujemy to, co jest oczywiście już jakby przyjęte do pełnego zabezpieczenia dopłat do końca 2021 roku. Dziękuję panu wójtowi. Otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę bardzo. Proszę pani Wolak, radna. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam w takim układzie pytanie, bo otrzymaliśmy informację o tym, że mamy nowe stawki
za wodę, za ścieki, więc jako radni uchwalając dotację chcielibyśmy poznać nowe stawki, które zostały uzgodnione z wodami, tak? Wodami polskimi, tak. To jest Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. I poprzednie uzgodnienie było z 2018 roku, dotyczyło okresu do końca maja bieżącego roku. Te stawki w poprzednim uzgodnieniu rosły nam cyklicznie. Ostatnie stawki, wspomnę, obowiązujące gospodarstwa domowe, ścieki jest to 4,62 zł, a woda jest to, proszę, żebym nie pomyliła okresów, bo są różne okresy rozliczeniowe, a woda jest to 4,48 zł. Także mieszkańcy też na pewno są ciekawi, jakie stawki nas zaskoczą od czerwca. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo. Jeżeli mogę, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Więc tak, że do wody ustalamy dopłatę 62 grosze, do ścieków 48, to my możemy jako Rada ustalać dopłaty. Ceny wody ścieków ustalają nam tak naprawdę Wody Polskie bez szans na to, na równą dyskusję z nimi, na jakąkolwiek kalkulację. Po prostu ich założenia do wzrostu są niekiedy rozbieżne z prawami ekonomii po prostu. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to od 1 kwietnia wzrost wody, ceny wody na 19 groszy i ścieki bodajże 18 groszy. Przy czym proszę wziąć pod uwagę, że w hurcie woda drożeje o 24 grosze za ten sam metr sześcienny. Jak to zrozumieć, tą ekonomię Wód Polskich, to nie bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Proszę pani Wolak. Panie wójcie, czy ja dobrze zrozumiałam w tym momencie, bo wspomniał pan wójt o wzroście stawek od kwietnia? Tak, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przez Wody Polskie. Wody Polskie poprzednie stawki zatwierdziły na okres od 16 maja 2020 do 15 maja 2021, więc zgodnie z dokumentami, które posiadam gdzieś tam jeszcze z ubiegłego roku przypadkiem, takie stawki nas obowiązywały i w tym okresie. Więc nie rozumiem. Ja mogę czegoś nie wiedzieć, jestem laikiem, to prawda, tylko chciałabym wiedzieć, dlaczego zmiana jest od kwietnia, a nie od 15 maja w tym przypadku. Pani kierownik, przepraszam, pani radna, ja w tej chwili nie mogę, ale mogę telefonicznie, może kierownika złapię, proszę mi dać parę minut przerwy i szansę, żebym na to pytanie udzielił odpowiedź, no, dlaczego od 1 kwietnia, nie od tam powiedzmy 15 maja, bo proszę. Może się ja pomyliłem. Mogę dzwonić? Proszę bardzo. Już się coś wyjaśniło. No i chcielibyśmy poznać te nowe stawki. Poinformujmy już mieszkańców, jakie mamy nowe stawki od maja. Panie Przewodniczący, jeśli mogę dodać. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie, nowe stawki za wodę i ścieki są na stronie internetowej gminy Cmola. W związku z tym tam można zobaczyć, co nie znaczy, że nie Pan Wójt zaraz nie poinformuje Wysokiej Rady o stawkach. Natomiast od wczoraj bodajże na stronie internetowej są stawki. Czyli rozumiem, że sprawa jest załatwiona? Nie. Nie, bo musi, skąd się to wzięło? Od kwietnia, a nie od maja. O to chodzi. Na stronie internetowej czy na BIP-ie? Warto by było w takiej sytuacji dać też informację na stronie gminy, na którą części mieszkańcy zaglądają, żeby mieli świadomość,
tego, że te stawki jednak się zmieniają. Na stronie tego nie ma, już zobaczymy na BIP-ie. Wiosna idzie. Jest jasność, panie sekretarzu? To możemy prowadzić, zanim pan wójt przyjdzie, to wyjaśnimy sobie. Proszę bardzo. Szanowni państwo, mam tu przed sobą wyciąg z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującej od 1 kwietnia 2021 do 31 maja 2021 po uwzględnieniu dotacji przedmiotowej. I tak, stawka, wysokość stawek netto. Grupa pierwsza, stawka za dostarczoną wodę 4,38 z VAT-em 4,73. Grupa druga, 5 zł, 5,40 z VAT-em. Grupa trzecia, cena za dostarczoną wodę 5,33. Wysokość cen i stawek za odprowadzenie ścieków. A więc grupa pierwsza, cena za zebrane ścieki to jest 4,48. Z VAT-em jest 4,84, grupa druga 4,96, z VAT-em 5,36 i grupa trzecia cena netto 5,33. Mogę też podać stawki. Tak. Gospodarstwa domowe, grupa druga to pozostali odbiorcy, grupa trzecia jednostki organizacyjne gminy. To wyjaśnione wszystko? Tak zrozumiałem. Czy mam jeszcze uzupełnić? Nie wiem. Czyli podsumowując, ja sobie pozwolę, podsumowując, w okresie przejściowym, tak, to tak, co pan sekretarz powiedział, od 1 kwietnia do 31 maja. Tak, stawek, tych poprzednich, stawki nam wzrastają. Za wodę wzrastają nam o 25 groszy, o 22 grosze za ścieki. Co od po maju? Te drugie. Od maja do końca roku.
Te, które są do końca roku będą, bo tam będzie prawdopodobnie kolejny wzrost cen. Od pierwszego do 12 miesiąca taryfy. To są te? Te papiery. Nie ma tu innej tabeli. A na odwrocie? Coś tam jest? Proszę Państwa, skoro są, to są te tabele, to tak, w okresie od 1 do 12 miesiąca, czyli na ten, od 1 czerwca cena wody będzie wynosiła 5 zł. Brutto czy netto? Ja myślę, że to są ceny netto. 5 zł netto? Tak. Na pewno netto, bo do ceny stawek netto podanych do grupy pierwszej, to jest grupa pierwsza, dolicza się podatek od towarów i usług, czyli to jest grupa netto, to jest cena netto. A więc grupa pierwsza 5 zł, grupa druga 5 zł, grupa trzecia 5,33. Jak powiedziałem. To jest bez tego, to chyba bez dotacji. To jest zawsze bez dotacji, Grażanko. Natomiast mówimy o wodę. Jeśli chodzi o ścieki, a więc grupa pierwsza to jest kwota 4,96, grupa druga 4,96 i grupa trzecia 5,33. Mówimy cały czas o kwotach netto. To też nie mało, bo mamy wzrost z 4,84 brutto na 4,96 netto. Wzrost cen mamy duży i powiem szczerze, o ile jestem w stanie zrozumieć wzrost cen wody, ponieważ nie mamy własnego ujęcia, płacimy za wodę, o tyle wzrost cen ścieków jest dla mnie trochę mało zrozumiały, bo w ubiegłym roku bardzo mocno doinwestowaliśmy oczyszczalnie ścieków poprzez panele fotowoltaiczne, co powinno spowodować teoretycznie zmniejszenie kosztów eksploatacji związanych z zakupem energii elektrycznej. I wniosek tutaj mój jest do pana wójta, żeby nowe stawki w sposób czytelny, bo jak widać nawet nam tutaj rozczytanie nowych stawek i okresów obowiązywania nowych stawek sprawia trudność, nie mówiąc o tym, że mieszkańcy muszą to odnaleźć w gąszczu dokumentów, które są zamieszczone na BIP-ie, żeby na stronie urzędu zamieścić w czytelny, klarowny sposób nowe stawki, dlatego że zmiany są duże. Dziękuję. To wszystko. Jeżeli mogę jeszcze. Proszę, panie wójcie. Rzeczywiście sytuacja jest trochę czasami trudna, dziwna, bo żyjemy w państwie jakoby prawa nie do końca tak jest. Bo jeżeli decyzją Wód Polskich nowa taryfa wchodzi w życie 1 kwietnia, to wszelkie inne tracą w łeb i skraca się z automatu jakby okres, kiedy te stawki były tam do 15 maja. Ale niezależnie od tego zrobimy czytelną, jasną wykładnię tego, skąd się to bierze. Tym niemniej, jeżeli jestem przy głosie, to dochodzi do dziwnych rzeczy, że jeżeli prąd drożeje 50 kilka procent w roku 2020, a w tym roku kilkanaście procent, to całe szczęście, że tam jest ta mała elektrownia słoneczna i wspomaga, ale funkcjonowanie oczyszczalni ścieków to nie tylko sama oczyszczalnia, ale jest ponad 30 przepompowni po prostu sieciowych i to robi też robotę. Ja uważam, że przy tej relacji, jaka obecnie występuje z Wodami Polskimi, będzie bardzo trudno dogadać się, bo tu nie chodzi o to, żeby ceny były rozhuśtane, tylko żeby ceny były rzeczywiste,
tak jak wygląda dzisiaj sytuacja. Dlatego, że w tamtego roku wzrosły pobory. W tym roku analogicznie rosną. Większość pracowników jest pewnie na tych najniższych. Tym niemniej to robi zawsze nie 2-3%, tylko robi kilkanaście procent. Ale to jest dyskusja na którejś z komisji. Ja to przedstawię również te aspekty. Myślę, że pana kierownika też zaprosimy. Niezależnie od tego wyjaśnienia, które się pojawi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Czy jeszcze ktoś zabiera głos w tym temacie? Jeżeli jeszcze, proszę panie radny Siembor, ale zgłoś się tam. A teraz tak, proszę bardzo. Czyli tak też w kwestii takiego podsumowania, niezależnie od zmiany taryf, które mamy oczywiście z Wód Polskich, to kwota dofinansowania, którą żeśmy uchwalali na cały rok, to jest taka sama, czy do wody, czy do ścieków, bo ona ma tą samą kwotę, prawda? Tylko jest podzielone oczywiście na okresy i tutaj z tego, co było oczywiście tu w projekcie zmian w budżecie, no to jest 62 grosze do wody i 48 groszy dokładnie do ścieków, tylko za konkretny okres. To dziękuję. Dziękuję radnemu. Nie ma więcej chętnych. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 12 jest za, jednogłośnie projekt uchwały przechodzi. Uchwała otrzymuje numer 24190/21. Tym sposobem uchwałyśmy wykorzystali wszystkie. I przechodzimy do punktu następnego. Tak daleko jest. No. Się wyłączył. Wnioski. Wnioski, informacje. Punkt czwarty. Ja tu jedna informacja, to jest Rada Gminy w Smolasie. Wdrożone działania wynikające z wniosku, zleceń z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Smolasie, zatwierdzony w dniu 29.01.2021 roku. I to jest wszystko wystawione na Biurze Informacji Publicznej, tak pani? W systemie to jest. No, to jest w systemie, zapoznać się z tym wszystkim. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest zarządzenie numer 365/21. Wójta gminy Cmola z dnia 24 marca 2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmola za rok 2020. To też jest w systemie. Tak, jest w systemie, ale jeszcze w papierowej wersji z razem dostaniecie radni wszyscy. Proszę bardzo. Otwieram tutaj dyskusję w tym temacie, nie tylko w tym, tylko informacje i wnioski temat. Proszę, Siembor radny. Ja mam prośbę w zasadzie o trzy informacje dotyczące takich spraw bieżących. Pierwsza wynikająca z sygnałów mieszkańców, a w zasadzie zapytanie ich. Bo odnośnie szczepień i przeciwko COVID-19, bo na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, z informacji jakie uzyskałem, że w przychodni, czyli w tym ośrodku zdrowia, który funkcjonuje, można zaszczepić się tylko w jeden dzień w tygodniu, czyli w soboty. Natomiast zainteresowanie mieszkańców jest dosyć duże i moje pytanie, czy istnieje możliwość albo zintensyfikowania, czyli wyznaczenia dodatkowych terminów w tym ośrodku, ewentualnie to, o co pytali mieszkańcy, udostępnienie gminnego ośrodka, jednego pomieszczenia na wykonywanie tych szczepień, zwłaszcza, że z reguły czy pielęgniarka, czy lekarz są zamiejscowi i oni by mogli niezależnie te szczepienia wykonywać. No, osoby, które zdecydowały się na szczepienia
no, pytają o to i one akurat są zainteresowane, a sam problem szczepień, jak Państwo dzisiaj żeście słyszeli, pojawiał się w dwóch petycjach, one nie były, może nie, my nie byliśmy kompetentni to zapewnić, ale tu może organizacyjnie udałoby się coś w tym temacie zrobić, także o taką informację bym prosił. I druga też związana, moje pytanie ze służbą zdrowia i prośba o informację. Czy jesteśmy w stanie jako gmina wyegzekwować na ZOZ-ie Kolbuszowskim zapewnienie ciągłej opieki na poziomie lekarza rodzinnego? Bo znowuż pojawiają się problemy, no lekarz, który tutaj u nas pracuje, jest już też i wiekiem zaawansowany, nie mówię, że jest stary, ale też wiadomo, czasami problemy zdrowotne są. I na ten okres czasu, gdzie nie ma lekarza, czy ewentualnie o jakąś wnikliwsze zabezpieczenie i organizowanie grafika, no jednym słowem, żeby ten lekarz był dostępny w tym stopniu podstawowym, czyli jako lekarz rodzinny. I ostatnie moje jeszcze pytanie i prośba o informację odnośnie dzisiejszej sytuacji, że trzech rannych nie było. Czy system, myślę, że na pewno nie jestem w tym fachowcem, ale myślę, że system na pewno pozwala na to, żeby w formie online można było, jeśli rzeczywiście są jakieś poważne przeszkody, żeby być fizycznie na sesji, że zdalnie oczywiście można było w tej sesji uczestniczyć. Czy jest możliwość przygotowania czegoś takiego na przyszłość? Dziękuję. Dziękuję radnemu. Proszę radna Bolak. Dziękuję bardzo. Jak już pan radny wywołał temat ośrodka zdrowia naszego gminnego, jeszcze nie funkcjonującego, to ja chciałam prosić o informację, dlaczego przetarg jest, nie pojawia się w przetargach na stronie gminy. Nie ma informacji w zakładce przetargi o wystawionym przetargu, jest tylko ogłoszenie na biuletynie informacji publicznej. To moim zdaniem bardzo ogranicza dostęp do informacji o tym, że mamy przetarg, dlatego że najczęściej, jeżeli osoby trzecie poszukują takiej informacji, to nie przeszukują biuletynów, tylko przeszukują zakładkę przetarg czy zamówienia publiczne na stronach urzędów gminy czy instytucji, które chcą w ramach zamówienia publicznego, choćby nawet właśnie wynająć lokal. To taka uwaga moja w tym temacie, bo zostało mi na to zwrócone, właśnie przekazano mi informacje w tym zakresie. Kolejny temat, pewnie część z Państwa, którzy korzystają z mediów społecznościowych, widziała z bieżącego tygodnia informacje na portalu Nasza Kolbuszowa, więc portal, który skupia mieszkańców z całego powiatu, gdzie ktoś wrzucił zdjęcia poboczy rowów w gminie Cmolas i poboczy i rowów w gminie Iwiska. Nie muszę powiedzieć, które wypadły mniej korzystnie, nie muszę chyba o tym mówić. Panie wójcie, jesteśmy już trzecią, że tak powiem, wiosnę radnymi i trzecią wiosnę ja ten temat poruszam. I czy naprawdę nie da się zorganizować pracowników, czy to z prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, czy z jakikolwiek w inny sposób, porozumieć się choćby nawet w przypadku tych dróg powiatowych z panem dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, i w tych najbardziej takich newralgicznych miejscach, które mamy, posprzątać tych rowów i poboczy, bo to naprawdę wygląda bardzo, bardzo nieelegancko. Ja wiem, że to się nie wzięło znikąd. To jest efekt działania mieszkańców, tak? To nam tutaj nie przyjeżdżają osoby trzecie, nie wiadomo skąd. To jest efekt działania mieszkańców. Jak widzę opakowania po jedzeniu z McDonalda, które nagminnie lądują w rowach, szczególnie w lesie w kierunku Jagodnika, no to nie robił ktoś, kto jedzie z Warszawy do Rzeszowa. To robi ktoś, kto mieszka tutaj. Dziwię się takiemu zachowaniu, bo ono dla mnie osobiście jest bardzo rażące, ale niestety jako gmina wizerunkowo bardzo źle to wpływa po prostu. To samo Ostrowy Tuszowskie, koniec miejscowości przed zagrodami, to samo odcinek, którym często jeżdżę z Trzęsówki w kierunku Ługnicy przez tą górkę, tam po prostu jest tragedia. Więcej nie wiem, pewnie radni jeżdżą, podpowiedzą, widzą, gdzie są te takie odcinki, które są najbardziej zaśmiecone, bo w tych miejscach, gdzie jest
są zabudowania, to po prostu każdy to sprząta, tak jak ja sprzątam też u siebie przed domem ten odcinek, to w miejscowościach, po prostu we wsi każdy gdzieś tam sprząta i krótko mówiąc utrzymuje ten porządek na tym terenie przyległym. Te tereny, które są poza, naprawdę ponownie zwracam się z gorącym apelem, zróbmy coś z tym, bo to nie wygląda ładnie. I jeszcze jeden temat, to jest informacja do radnych, ponieważ chcę przekazać tą informację, dlatego że uważam, że pan przewodniczący złamał obowiązujące prawo i już mówię, o co chodzi. 28 marca złożyłam interpelację do pana przewodniczącego, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w trybie niezwłocznym powinien ją przekazać do pana wójta. Ta interpelacja była pokłosiem maili, które otrzymaliśmy z prośbą o wsparcie w temacie uzyskania poziomów recyklingu wymaganych rozporządzeniem ochrony środowiska. Wszyscy państwo dostaliście takie maile, bo ja dostałam i były adresy państwa, więc takie maile żeście państwo dostali. I w mojej interpelacji, pisząc o tym, że właśnie w pokłosiu jakby tych informacji, które otrzymaliśmy mailowo, zostaliśmy poproszeni o zaangażowanie się w ten proces, poprosiłam o udostępnienie protokołu z przeprowadzonej kontroli WIOŚ-u w 2020 roku w listopadzie. Poprosiłam o informację, czy są wdrożone jakieś działania przez urząd, jeżeli były stwierdzone w tym protokole nieścisłości. I poprosiłam o informację o uzyskiwanych przez urząd gminy poziomach recyklingu w 2020 roku. Jest to o tyle istotne, że poziomy recyklingu mają wpływ na ceny śmieci, pośrednio mają wpływ na ceny śmieci, więc jest to kwestia ważna, a że temat śmieci na terenie gminy i przez komisję rewizyjną i z różnych innych powodów jest mi bliski, więc naprawdę chciałam się w to zaangażować i chciałam, żeby moje działania były spójne z tymi działaniami, które podjęła gmina i poprzez choćby nawet media społecznościowe, gdzie staram się działać i informować mieszkańców, przekazać informacje o tym, co powinniśmy robić, jak powinniśmy robić, żeby nam ceny śmieci nie wzrosły. I okazuje się, że i jeszcze a propos interpelacji. Zawsze w mojej interpelacji zamieszczam, jeżeli proszę o umieszczenie dokumentu, zamieszczam też prośbę o to, aby ten dokument, czyli moją interpelację traktować jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej w oparciu o artykuł 2, ustęp 1, artykuł 10, ustęp 1 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznych. Czyli ten standardowy zapis, który jest w wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Dostałam od pana przewodniczącego odmowę, może raczej nie odmowę, raczej nazwijmy to, moja interpelacja została odrzucona. Jak pan przewodniczący mnie informuje, w związku z powyższym złożone pismo nie zostanie rozpatrzone jako interpelacja radnego i nie zostanie przekazane wójtowi. Moje pismo według pana przewodniczącego nie spełnia znamion interpelacji, a z znamiona cech interpelacji, interpelacja jest składana na piśmie, o czym pan przewodniczący mnie informuje, składana do przewodniczącego, co uczyniłam, powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem oraz wynikiem pytania, co przedstawiłam. Przewodniczący rady przekazuje niezwłocznie wójtowi interpelację i sam pan przewodniczący o tym pisze. W dniu wczorajszym minął termin i odpowiedzi na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej i minął również termin odpowiedzi na interpelację. Więc w tej sytuacji panie przewodniczący też informuję, że po prostu będę podejmowała kolejne kroki, które wynikają z przepisów prawa w tym zakresie. Tyle, pani. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że uważam, że temat jest na tyle istotny i na tyle ważny dla nas wszystkich, że jeżeli jesteśmy angażowani jako rada w pomoc w tym zakresie, to też ja jako radna, angażując się w dodatkowe zadania, które mają wspierać naszych mieszkańców, chcę mieć merytoryczną wiedzę w tym zakresie, żeby te moje działania, które chciałabym podjąć, nie były działaniami na oślep. Także to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję radny i od razu pani odpowiem, dlaczego to uznałem, że to nie jest interpelacją. Z tego względu, że ustawa o samorządzie gminnym, tam chyba
Artykuł 24 jasno pani mówi. Każdy radny, każdy jeden radny ma prawo wglądu. Wszelkie informacje udzielać do każdej komórki gminy, które są informacje publiczne, że tu nie ma co pisać, podwajać pisma, tylko od razu wniosek, co pani chciała uzyskać do wójta czy do poszczególnej tam kierownika danej komórki i bez żadnej interpelacji pani radna. Tam dokładnie pisze pani. Panie przewodniczący, ja mam w takim układzie pytanie, jak już pan bezpośrednio odpowiada, których cech wymienionych w ustawie o cech interpelacji wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym nie spełniała moja interpelacja, że nie została przez pana przekazana do pana wójta zgodnie z artykułem 24 paragraf chyba drugi, o ile dobrze pamiętam. Co powinien pan uczynić niezwłocznie? Dlatego odmówiłem tego, bo tu nie trzeba żadnej interpelacji, tylko od razu z wnioskiem do pana wójta, czy do pani skarbnik, czy do pani kierownik tam, która tutaj jest. Zwraca się pani, co pani żąda i dostaje bez żadnego pisma bezpośrednio do mnie i do wójta. Panie przewodniczący, nie ma potrzeby takiej. Jeszcze raz pytam, jakich cech, jakich znamion interpelacji zgodnie z ustawą nie spełniła moja interpelacja. Po to w ustawie o samorządzie gminnym jest stworzona formuła w postaci zapytań i interpelacji i po to jest to w formie pisemnej, o czym uczył pan i edukował nas na początku kadencji, żebyśmy z tego korzystali. I ustawa wyraźnie mówi, że pismo takie jest składane, panie przewodniczący, do pana. Nie do sekretarza, dlatego że ja jako radna nie mam przełożenia służbowego nad pracownikami gminy, dlatego że nie jesteśmy jako radni zwierzchnikami, czy nie mamy podległości służbowej. Pan, panie przewodniczący, zgodnie z ustawą jest łącznikiem naszym pomiędzy urzędnikami. Jestem łącznikiem, zgadza się z panią? Jestem łącznikiem, ale tu nie było potrzeby. Chciała pani informacje jakiekolwiek. To mówię bezpośrednio, ma pani takie prawo. Panie przewodniczący, powtarza mi pan jak mantrę to samo. Proszę odpowiedzieć konkretnie, merytorycznie na moje pytanie. Jakich znamion, jakich cech nie ma moja interpelacja? Nie ma, tam było w formie wniosku. No to wniosek składa do pana wójta i pan wójt przekazuje, co pan chce, nic więcej, proszę panią. Więcej nie będę pani odpowiadał. Artykuł 24 ustawy o samorządzie gminnym wyjaśnia to wszystko. Nie będziemy tu dyskutować. Ma pan rację, panie przewodniczący, i ten artykuł mówi o uprawnieniach radnego, jak interpelacje i zapytania. I proszę się tym wzorować i iść tą drogą, a nie pisać jakieś pisma wiecznie i tyle. No. Nie rozumiem tego sformułowania, panie przewodniczący, pan rozwinie. Nie będę rozwijał więcej, nie będę dyskutował. To, co zrobiłem, ale to zrobiłem i proszę tyle. Pana, panie przewodniczący, mamy w tym momencie taki część punkt sesji, który nazywa się wolne wnioski i informacje. Mam prawo po pierwsze przekazać informacje do radnych, co ich czeka, jak złożą pismo, bo za dużo piszemy, mam wrażenie. Po drugie, mam prawo uzyskać od pana informację, dlaczego moja interpelacja została odrzucona. No nie ma interpelacji. Powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania. Interpelacja. I to właśnie przedstawiłam. No. Czy jeszcze raz panu przeczytać? Nie potrzeba, ja znam na pamięć, co pani przedstawiła. Tylko to proszę mi powiedzieć, co jest dla pana niezrozumiałe w krótkim. Niezrozumiałe, że pani pisze, a nie idzie, nie żąda od razu. Po co to pisać okręgłą pocztą? Panie to przewodniczący. Pani, ustawa pani to gwarantuje, a nie interpelacji będzie pani pisała tu. Proszę, jest coś więcej jeszcze? Tak, to proszę bardzo. Andrzej Buja, proszę bardzo. Jestem załamana. Miałem inne informacje, ale może jeżeli tutaj jest taka dyskusja się zawiązała, to z tego co ja zrozumiałem, to czyli pani Bernadeta, pani radna złożyła zgodnie z prawem, złożyła zgodnie wszystko, że tak powiem, te interpelacje, tylko pan przewodniczący uznał, że nie wymaga to odpowiedzi. Nie wymaga. Mogła złożyć bezpośrednio przy do pana. Tak wójta. Jest, nic więcej. Aha, a stwierdzenie, że pani radna. Dobrze, proszę bardzo. Pan, a jeżeli chodzi o pisanie, to już w tamtym roku mieliśmy informację, że za dużo piszemy pani Bernadeto, także za dużo. No. Chociaż mamy ale bez, co pan chce powiedzieć więcej? W tamtym bodajże w lipcu bodajże taka była informacja już, że po prostu, żeby nie korzystać za dużo z tych interpelacji, tylko zgłaszać od razu sprawę bezpośrednio.
Taką mieliśmy informację. I złe to jest? Była w dobrze, przepraszam bardzo. Nie ma dyskusji. Czy jest ktoś więcej jeszcze? Nie, bo, panie przewodniczący, bo jeszcze mam całkiem inne pytanie. No to proszę do pytania wracać, bo odbieram głos. Jeżeli dobrze, ma pan głos, dobrze, proszę się ustosunkować. Tak jest. Tutaj została ta sprawa przetargu, wywołana przetargu na nasz ośrodek, powiedzmy w cudzysłowie nasz ośrodek. Ja mam pytanko, czy mamy jakąś informację, czy jako samorząd podjęliśmy jakieś inne działania niż tylko ogłoszenie przetargu, drugiego zresztą przetargu, czy tam już kolejnego nawet, żeby zachęcić po prostu podmioty gospodarcze, które prowadzą takie usługi medyczne, tutaj do podjęcia po prostu usług. No bo tutaj, co teraz mamy w tym ośrodku, w tej chwili w Smolasie, proszę państwa, no tutaj kolega Stanisław już powiedział, on tego raczej to powiedział bardzo delikatnie, ale to, co teraz jest, to te świadczenia usług, to że powiem, to nie jest na poziomie XXI wieku, tylko około średniowiecza. Takie jest moje zdanie. Proszę o informację. Jeszcze tutaj zgłosiła się radna Wolak. Proszę bardzo. Nie? To wymazane. Nikt więcej. Czy może pan wójt udzielić jakieś odpowiedzi? Tak, zanim poproszę pana sekretarza o udzielenie tychże informacji odnośnie ośrodka zdrowia, szczepień i tak dalej, to chciałem ja odpowiedzieć na te nieszczęsne polskie drogi. Ja wczoraj zrobiłem krótki, bo tak czas pozwalał, objazd, ale wcześniej mówimy o drogach gminnych, ale jadąc na drogi gminne, nie sposób nie zerknąć na drogi powiatowe. I tu pani radna się zgadzamy i ślad za tym natychmiast, po prostu wczoraj dzwoniłem do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych po raz kolejny, enty też, żeby się w końcu zajął tym, co jest w jego zakresie czynności. Odpowiedział mi, że chęci to owszem tak, ale brak mocy przerobowych ze względu na akurat tam śmierć jednego pracownika, drugi choruje, trzeci ma jeszcze swoje problemy, no życie. Tym niemniej, żeby sprawę uprościć, to co jest możliwe, w pierwszej kolejności oczywiście drogi gminne, place i to co jest naszym zadaniem, ale postaram się, żeby również te rowy nieszczęsne pobocza dróg powiatowych, przynajmniej to co jest możliwe w naszym znowu zakresie możliwości przerobowych, po prostu wysprzątać. Bo to w ślad za tym tych śmieci jest tak dużo, że musimy tego interesu dopłacić. A to jest zadanie powiatu. Mówmy o tym głośno, żeby też dotarło to do pana starosty, do dyrektora zarządu i do naszych radnych powiatowych. Ale pani radna, żebyśmy stąd wychodząc byli zadowoleni. Co będę mógł, mam tu na myśli możliwości naszych pracowników, prawda, to będziemy te śmieci jakoś chcieli pozbierać. Oby tylko pogoda sprzyjała, bo z tym teraz jest też różnie i nie wszystko można zaplanowane zrobić. Dziękuję panu wójtowi. Pan sekretarz. Pan sekretarz jeszcze, proszę bardzo. A więc panie przewodniczący, wysoka rado, panie i panowie, a więc jeśli chodzi o odpowiedź pani Bernatce, jeśli chodzi o to zamieszczenie tego przetargu, on jest zamieszczony w BIP-ie, ale jak jest taka potrzeba, zamieścimy go również i w zakładce zamówienia publiczne. Nie ma problemu, od jutro będzie zamówiony. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź panu Stanisławowi, radnemu, a więc dlaczego tylko się odbywają szczepienia w sobotę, no to trudno, proszę państwa, powiedzieć. Ja myślę, że ze względu na ograniczenia liczby szczepionek i to jest zadanie, powiedzmy, tego punktu, czyli zorganizowanego w Smolasie na bazie, który zorganizował Zakład Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej. Natomiast powiem państwu szczerze, że rozważaliśmy możliwość powołania tak zwanego punktu szczepień masowych, który byłby zorganizowany na bazie naszego, jeszcze nie funkcjonującego, ale który mamy, ośrodka zdrowia. Proszę państwa, ja myślę, że jeśli chodzi o poszczególne pomieszczenia, to te pomieszczenia nie
spełniają wymogów gabinetu zabiegowego, który musi być wyłożony płytkami na wysokość 2 metrów. Tego u nas nie ma. To by wymagało dodatkowych zadań. Natomiast jeśli chodzi o ewentualne koszty, które scedował de facto na nas rząd, to jednorazowa taki ryczał na utworzenie jednego punktu to jest kwota 5000 zł. Ale to 5000 zł, gdybyśmy mogli go utworzyć, bo dla mieszkańców zrobilibyśmy wszystko. Natomiast po stronie tej naszej, oczywiście wszelkie koszty związane z utworzeniem tego punktu, jak również wyznaczenie koordynatora tego nowo utworzonego punktu szczepień, który byłby odpowiedzialny od strony organizacyjnej za funkcjonowanie tego punktu. I do zadań tego koordynatora należałoby prowadzenie zamówień szczepionek w centralnym kalendarzu, umawianie lekarzy, pielęgniarek i innych osób zaangażowanych w proces szczepienia, a więc ratowników medycznych, fizjoterapeutów, farmaceutów, a także rozliczanie, powiedzmy, czy kontrakt z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, która dostarcza szczepionki. Proszę Państwa, ja myślę, że w tej chwili znaleźć, bo pielęgniarki to oczywiście może by na umowę zlecenie zatrudnił, natomiast jeśli chodzi o lekarza, zatrudnienie lekarza graniczyłoby raczej z cudem. W związku z tym odstąpiliśmy od tego zamiaru. Ja myślę, że jeśli Rada uzna, że jest to celowe, no to musimy wyasygnować środki finansowe na ten cel. To znaczy nie podjęliśmy rozmów, powiedzmy, na przykład z medykiem, który organizuje tego typu rzecz. Natomiast jak wyszliśmy z założenia, że no pierwsza sprawa, gabinet zabiegowy powinien spełniać określone normy. Nasz gabinet zabiegowy nie spełnia. To znaczy, założeniem rządu było utworzenie punktu szczepień masowych jednego na terenie powiatu. I z tego, co nam wiadomo, to utworzono go w synagodze w Kolbuszowej. W związku z tym nie wiem, czy jest sens tworzenia drugiego punktu na terenie powiatu kolbuszowskiego. To dziękuję, bo tu jeszcze pani Ewelina jest w kolejce. Proszę czekać cierpliwie. Proszę bardzo. Mam pytanie do pana wójta. Jak obecnie wygląda sytuacja z tą drogą gminną Ostrowy Tuszowskie Trzęsówka tam na tą Złotą Górę? Czy już jest jakaś odpowiedź na to pismo, które tam poszło do tych lasów państwowych? Dziękuję bardzo. Chcę się zgłosić. Już mogę? Proszę. To tak, żeby już nie przedłużać, bo państwo pewnie zmęczeni, więc tak. Mamy dwa odcinki uregulowane własnościowo, tu od strony Ostrów do lasu i od strony Trzęsówki do lasu. I w tej chwili współpracujemy, wolno to idzie jak krew z nosa z nadleśnictwem, ale jeżeli w najbliższym czasie nie dojdziemy do konkretnych dat, do konkretnych rozwiązań, to oczywiście będziemy projektować z jednej strony odcinek i od strony Ostrów analogicznie. Dlatego, że po prostu czasu nie nadrobimy. Te młyny leśnictwa mielą wolno. Tam czas pracuje troszkę inaczej niż u nas. Tak czy owak, zrobię wszystko, żeby oczywiście był odcinek drogi Trzęsówka przez te tak zwane lasy Białych Gór do Ostrów był zaprojektowany, ale jeżeli będą zbyt duże opory i problemy, to nie czekając na wydarzenia późniejsze, zrobimy po prostu projekt, rozpiszemy przetarg na wykonanie tego projektu.
I jeszcze jedno króciutko, bo nie było to do końca odpowiedziane panu Stanisławowi, jeszcze odpowiedź. Możliwość egzekwowania ciągłości opieki medycznej. Bodajże mój zastępca, mnie nie było wtedy, też takie pismo wystosował do bodajże starosty o po prostu jakby zasygnalizował, że o takiej potrzebie. Starosta przesłał takie pismo do wiadomości dyrektora Szczelczyka. Czekamy na poprawy, aczkolwiek jesteśmy też świadomi tego, że dzisiaj lekarzy z dnia na dzień nie przybywa i z tym trzeba również żyć. Pismo poszło do starosty i do dyrektora Szczelczyka. Pan Ciembor jeszcze? Tak, to proszę. Jeszcze tylko w kwestii, bo na pewno osoby zainteresowane oglądają sesję, no i też to tym, którym będzie można przekazać, to na pewno tak. Natomiast żeby to też i było powiedziane i pewne sprawy wyjaśnione odnośnie tych szczepień, jeszcze pytanie do pana sekretarza, bo na pewno ma wiedzę większą. Czy mieszkańcy Cmolasu, którzy są, gminy Cmolas, którzy są zapisani na szczepienia i mają jakieś wyznaczone terminy, oni mogą, jeśli chcą wcześniej i jest możliwość skorzystania ze wcześniejszych terminów, mogą z tego punktu masowych szczepień w Kolbuszowej skorzystać? Czy to jest rejonizacja i oni muszą z tego korzystać w Cmolasie według wyznaczonego terminu? To znaczy, jeśli chodzi o termin, to na pewno można wcześniej podejść, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w tym punkcie, gdzie się w rejestracji, żeby powiedzmy tam wyrejestrować, a w tym się zaszczepić w innym punkcie. I jeszcze tylko jeden temat, troszeczkę z innej beczki. Taki wniosek do radnych, bo ostatnie w zasadzie dwie komisje skarg, wniosków i petycji dotyczyły spraw oczywiście istotnych, bardzo istotnych, bo to dotyczy zdrowia i ludzie różne mają odczucia i niepokoje i obawy z tym związane. Natomiast doszliśmy wspólnie z radnymi do wniosku, że jednak większość tych petycji, no niestety ze względu na adresata, na kompetencje adresata jest niewłaściwie kierowanych. I mam taki wniosek do radnych o przemyślenie, ewentualnie odpowiedź czy jakieś podpowiedzi. Czy nie byłoby dobrą inicjatywą zwrócić się do, wydaje mi się, że parlamentarzystów z naszego regionu, czy okręgu wyborczego, czy województwa, o pewne doprecyzowanie ustawy o petycjach, bo okazuje się, że no, petycje jak najbardziej, instytucja petycji jest zasadna. Mamy to przykład nawet na lokalnych sprawach, które udało się wyjaśnić i załatwić na tej komisji. Natomiast szereg, no jest to taki najzwyklejszy populizm i po prostu no, można to skierować na przykład tak jak odnośnie służby zdrowia czy szczepień do właściwego organu, do ministra, do Sejmu, do na przykład do Urzędu Wojewódzkiego odnośnie szczebla. Najniższą instancją w samorządzie jest gmina, więc jest to kierowane do gminy i z automatu ze względu na to, co stanowi prawo, no nie możemy pozytywnie takiej petycji rozstrzygnąć, natomiast poświęcamy czas, który no, można by było i środki finansowe, które można było przeznaczyć no, na co innego jednym słowem. Oczywiście to, co dotyczy prawa miejscowego, zadań gminy jak najbardziej jest to zasadne i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Instytucja Petycji. Natomiast wydaje mi się, że no, adresowanie spraw ogólnokrajowych do Urzędu Gminy troszeczkę no, raczej jest niezasadne. Także tutaj taka propozycja pod rozważenie z mojej strony i oczywiście pozostałych członków komisji i myślę, że będziemy rozmawiać w kuluarach i może coś wypracujemy wspólnie. Dziękuję. Dziękuję panu. Jedno zdanie, panie przewodniczący, odnośnie tego, co pan Stanisław powiedział. A więc, to znaczy, jeśli chodzi o zmianę ustawy o petycjach, bo o tym pan radny mówił, a więc możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest inicjatywa wystąpić do posła Chmielowca, żeby namówił 15 posłów i wystąpili z inicjatywą poselską i wprowadzili ewentualne zmiany do tej petycji, bądź druga droga to jest 100 tysięcy podpisów mieszkańców, powiedzmy obywateli, którzy mają prawa wyborcze i to jest druga droga, którą można tę ustawę zmienić. Tyle, dziękuję serdecznie. Dziękuję panu sekretarzowi. Jeszcze ma ktoś się? Panie przewodniczący,
pytanie o informację, czy podjęliśmy jakieś działania zachęcające do tego, żeby jakiś podmiot gospodarczy świadczący usługi medyczne podjął oprócz tego przetargu, czyli jakieś rozmowy, czy nie wiem, jakieś pisma, oferty. No i nie uzyskałem tej odpowiedzi. Ale do kogo ta odpowiedź była? Pan sekretarz. Pytanie. Aha, do pana sekretarza. To znaczy nie wiem, czy do pana sekretarza, no ogólnie po prostu. Ja odpowiem, jeśli mogę. O, bardzo proszę. Proszę państwa, a więc jeśli chodzi o rozmowy na temat wydzierżawienia tego ośrodka, który, ośrodka zdrowia naszego, a więc cały czas trwają rozmowy i ja myślę, że ostatnio zainteresowanym, oprócz tych, co byli wcześniej zainteresowani, a więc panem Smuszkiewiczem, który w dalszym ciągu przejawia takie zainteresowanie i panią rehabilitantkę, która jest zainteresowana całą górą. Oprócz tego ten lokalem zainteresowani są rehabilitanci ze Skopania, który był ostatnio. I pani kierownik dzisiaj oprowadzała pana chyba z Rzeszowa, który również zainteresowany jest całym budynkiem, wynajęciem całego budynku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu sekretarzowi. Tym sposobem wykorzystaliśmy dzisiejsze tematy. Zamykam 24. sesję Rady Gminy Cmolas. Dziękuję wszystkim za przybycie. O, jest pan Irek.